O, proszę bardzo, no już jesteśmy. Witaj, Ewelino. Bardzo się cieszę, że znalazłaś jednak czas po całym dniu swojej ciężkiej pracy, bo opowiadałaś mi, że jesteś w trakcie kursu i bardzo intensywnie działacie, rano i wieczorem prowadzisz wykłady. No, a jeszcze znalazłaś czas, obiecałaś na ostatnim spotkaniu Republiki, że wrócimy do pytań, które się pojawiały, a ja nie byłam w stanie, i tego było tak dużo tych komentarzy, że ja nie byłam w stanie ich nawet, wiesz, na bieżąco czytać, a tym bardziej, żeby gdzieś tam w trakcie twojej wypowiedzi je zadawać, więc spotkałyśmy się specjalnie w tym celu, żeby odpowiedzieć na pytania i próbowałam te pytania zebrać, no i się nie udało. Nie mogłyśmy ich znaleźć. Znalazłyśmy w sumie jedno, znalazłyśmy dwa pytania. Jedno o intencji i drugie o O kocham tym. cię zawsze. Tak. Więc kochane moje, no jesteśmy tutaj na żywioł, nie mamy nic Totalnie. przygotowanego i jeżeli są jakieś pytania, to po prostu no, prosimy je zadawać i Natalka będzie je podawać, a jak nie, no to po prostu będziemy w tu i teraz i coś na pewno tutaj się urodzi. Ja jestem gadułą, więc raczej coś tu będę miała do No, powiedzenia. już coś się podziało. To co, zaczynamy od tych, które już są, czy Tak, chcesz jakieś drugie? nie, zacznijmy od tego, które się pojawiają na żywo może. Dobrze. W ogóle bardzo Ci dziękuję. A ja Jeszcze tobie. powiem raz, że rzeczywiście nas tutaj tak pięknie wsparłaś i jesteś, tak jak obiecałaś. No to lecimy. Ewelina Zając zadała pytanie. Zrobiłam już ćwiczenie z metody z intencją. Jak dalej pracować z tą metodą? To dla tych może ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi, ja mam taką metodę, to jest część też mojego kursu właśnie, która bardzo mi pomogła w moim życiu, która jest taką metodą z intencją, gdzie dzielimy kartkę na pół, z jednej strony piszemy lęk, z drugiej miłość i patrzymy, co w życiu robimy z lęku, co z miłości. W wielkim skrócie, jak ktoś będzie chciał do tego link, to wrzucimy, ja mam film ostatnio nagrywałam i naprawdę to jest niesamowite ćwiczenie. No i jak robimy to ćwiczenie, to patrzymy na rzeczy, które robimy z lęku, które robimy z miłości, a pod spodem jest druga tabelka i patrzymy, gdzie jesteśmy w stanie w życiu zmienić intencje, a gdzie jesteśmy w stanie, gdzie musimy jakby zmienić sytuację, tak? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć, żeby trochę o tym ćwiczeniu nie opowiedzieć, bo to jest tak. Wiele rzeczy, czasem mi się wydaje, że już tyle razy to mówiłam, ale Nie chodzi. skoro To to nie. pytanie się urodziło, to komuś ono jak to było potrzebne, tak? Więc kochani moi, wiele rzeczy, i to było dla mnie wielkie odkrycie. Wiadomo, że to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale w moim życiu na tamten moment, a to było z 6-7 lat temu, dla mnie to było wielkim odkryciem i to mi się po tym wypadku moim przydarzyło, gdzie w ogóle ja usłyszałam jakby taki głos tego sufitu mojego, który powiedział: przestań kłamać, prawda? No i pierwsza moja taka była odpowiedź, że ja przecież nie kłamię, że w ogóle jak to w ogóle, nie wiem, ktoś może mi takie rzeczy mówić. Tak? No, ale właśnie jako kłamstwo to nie było takie kłamstwo, żebym ja chodziła i ludziom kłamała, nie wiadomo co wymyślała, tylko to było jak w wielu przestrzeniach mojego życia, gdzie ja nie idę w zgodzie ze sobą, ze swoją duszą, z miłością, tylko idę wbrew sobie. I to ćwiczenie jakby mi się pojawiło, bo ja to dosłownie widziałam, widziałam to w obrazach, widziałam rzeczy, które. I co mnie najbardziej zdziwiło, to jest tak, widziałam rzeczy, które wiedziałam, że nie robię w zgodzie ze sobą, tak? Widziałam, nie wiem, związek, gdzie czułam, że mam z niego odejść, a nie odeszłam. Widziałam relacje z ludźmi, gdzie po prostu trzymałam je na siłę, a powinnam to puścić. Widziałam, co chciałam robić. Ja wtedy kręciłam filmy na temat surowej diety, a chciałam mówić o tym, o czym teraz mówię, ale się cykałam, tak? Nie miałam odwagi, żeby o tym mówić. Więc widziałam, że po prostu tamten temat był dla mnie już za mało, chciałam co innego, ale właśnie się bałam, więc widziałam te rzeczy. Ale co bardzo mnie zaskoczyło, to było to, że po tej stronie lęku pojawiły się rzeczy, które ja bardzo kochałam, jak nawet sama ta surowa dieta, że są rzeczy w moim życiu, które ja kocham, które są dla mnie dobre, ale więcej intencji mojego działania jest z lęku niż z miłości. Czyli zawsze podaję ten temat jedzenia, że ja bardziej jadłam z lęku, bo się bałam przytyć, bo się bałam zachorować znowu, tak? Się bałam toksyn i się bałam, co inni powiedzą, jak przestanę jeść na surowo, bo przecież promuję surową dietę, tak? I przez to coś, co bardzo kochałam i co mi tak służyło i co odmieniło moje życie naprawdę, nagle zaczęło po prostu mnie męczyć. Nagle po prostu wstawanie i nakręcenie kolejnego filmu mnie męczyło. I ja nie rozumiałam dlaczego, przecież wierzyłam, że wierzę w to. To dlaczego by to mnie męczyło?
No dlatego, że po prostu ja zamiast iść tam z serca i robić to tak, jak zaczęłam to robić, bo kochałam surową dietę, bo kocham swoje ciało, bo chcę dbać o swoje ciało, tak? To ja po prostu poszłam tam w lęk. Nie wiadomo, kiedy to się zmieniło. Więc wiele takich rzeczy mi się, wiecie, przydarzyło, prawda? I nawet sama duchowość dla mnie była wielkim odkryciem, że ja szłam po prostu siebie naprawiać. Bałam się, że znowu mi się coś przydarzy, jak nie będę medytować, że znowu mi się coś przydarzy, jak nie będę afirmować. I znowu coś, co powinno być pięknym rozwojem w głąb siebie, tak? Podróżą w głąb duszy i zrozumienia tego, kim jesteśmy i po co tu jesteśmy, stało się nagle taką po prostu walką o przetrwanie i z lęku ja tam cisnęłam. Więc to była taka pierwsza rzecz, która bardzo dla mnie była odkrywcza, że wow, czasem możesz pić zielony sok i on cię może bardziej krzywdzić niż cię leczyć, bo nasza intencja i nasze myśli są tak silne i nasza motywacja ma ogromne, wiemy, to nie jest jakaś nowość, że nasze myśli naprawdę mają ogromny wpływ na nasze ciało. Więc czasem coś, wiele kobiet ćwiczy nawet w taki sposób, tak? Ćwiczymy, to jest dobre dla naszego ciała, ale często ćwiczymy z lęku, z tego, że musimy schudnąć, musimy być idealne, musimy to, musimy tamto. Jest wiele tej spiny i wtedy coś, co mogło być piękne i coś, co jest cudowne dla naszego ciała, staje się zmorą po prostu, bo robimy to nie z tej intencji, co trzeba. No i później przychodzi taki rozrachunek. Piszesz to na tej kartce. No i są pewne rzeczy, gdzie możesz zmienić intencję i po sprawie. Na przykład dla mnie było to z jedzeniem, prawda? Dla mnie oczywistym było, że ja kocham zdrowo jeść, że ja chcę zdrowo jeść, kocham surową dietę, więc ja dalej będę jadła zdrowo, ale z miłością po prostu zmieniam intencję i dalej jem zdrowo. I znów, czasem na początku to nie jest takie łatwe, bo umysł jest bardzo silny w swoich lękach, ale z czasem sama świadomość i widzenie tego, rozpisanie tego na kartkę, to już jest początek procesu, bo te pytanie właśnie tak wyglądało, jak dalej pracować z tą metodą, jak ja już to rozpiszę sobie. No to pierwszy krok pracowania z tą metodą to jest rozpisanie, drugi to jest widzenie tego i świadomość. Czasem my nie doceniamy tego, czym jest świadomość, czasem widzenie czegoś tak świadomie, o wow, to już jest pierwszy krok, to już zaczyna zmieniać nasze podejście do tej rzeczy. Jak zmieniamy podejście do tej rzeczy, to cała rzecz się zmienia, tak? Czasem świadomość to za mało, czasem naprawdę trzeba namacalnie coś zrobić, zacząć jeść inaczej, myśleć inaczej, tak? Więc w zależności od tego, co na tej liście jest po stronie lęku, to ja bym powiedziała, najpierw to rozpisać, drugi krok, widzieć to świadomie, naprawdę patrzeć, bo świadomość to nie jeden by powiedział 90% sukcesu, tak? To naprawdę ma ogromny wpływ. Czasem dlatego chodzimy też do psychologa często, bo dostajemy świadomość w prezencie. Masz takie i takie zachowanie, taki i taki schemat, czy idziemy na duchowe takie rozmowy, prawda? Dlatego, że to masz stąd, to masz stąd, to masz stąd. I czasem świadomość wystarczy, czasem nie wystarczy. Czasem trzeba jeszcze ruszyć się i zrobić coś, zmienić, prowadzić jakąś akcję, która to zmieni. Więc kiedy świadomość wystarczy, to łatwo jest zmienić intencję. Okej, ja dalej chcę jeść w taki sposób, będę jeść teraz z miłości, a nie z lęku. Bum. Sprawa załatwiona. Ale na przykład są takie rzeczy po stronie lęku, jak na przykład u mnie była praca wtedy, gdzie ja wiedziałam, że choćbym ja nie wiem, jak zmieniała intencję, to ja już chcę zmienić pracę, że to jest coś, co ja chcę zmienić. Ale bałam się to wiedzieć, no bo bałam się, jak ja mam zmienić, jak ja mam teraz robić to, co kocham, jak to wszystko zrobić, jak ja już robię to 17 lat, jak zmienić pracę, jak to jest jedyne, co ja robiłam, tak? I w momencie, kiedy ja widzę, że to jest coś, co ja muszę, nie muszę, tylko chcę, czuję, że po prostu jak zostanę w tej pracy, czy czasem jak zostanę w tej relacji, czy jak zostanę w tym nałogu, czy jak zostanę w tym nawyku, czy jak zostanę w tym kraju, każdy będzie miał co innego. Jak zostanę w tym, to po prostu no, to będę oszukiwać siebie i swoją duszę, tak? Więc to idzie do tabelki, zmieniam sytuację. I to jest najtrudniejsza tabelka, tak? Bo jak trzeba zmienić sytuację, to medytacje i afirmacje to jest super wprowadzenie, ale to jest za mało. To jest taki moment, kiedy trzeba naprawdę unieść tyłek i naprawdę się stawić do tego. I to nas przeraża. I często przez to, że to nas przeraża, to nie chcemy widzieć tej tabelki. Więc ja mam taką przestrzeń pomiędzy, którą nazywam, i to nieraz o tym rozmawiałyśmy. Ja nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się. I ona jest taką pomiędzy jedną tabelką a drugą, dlatego że my nie musimy wiedzieć od razu, jak to zrobić, naprawdę nie musimy. Ten pierwszy krok właśnie to jest świadomość, żeby widzieć naprawdę, co jest do zmiany. Jak już widzimy, co jest do zmiany, no to wtedy naprawdę wypisać to. Ja wiem, że to brzmi prosto, ale naprawdę prawda jest prosta. To kłamstwo jest skomplikowane, prawda jest prosta, więc wypisać, co ja chcę zmienić. Jeżeli na przykład weźmiemy jedną rzecz, praca, to dosłownie podejść do tego metodą Kaizen. Metoda Kaizen to jest metoda tych drobnych kroków. Rozpisać, co ja musiałabym zrobić, żeby
tą pracę zmienić, ale nie dawać sobie takiego wymogu, że ja muszę już to dzisiaj zrobić, że ja muszę wiedzieć, jak każdy krok zrobić, tylko naprawdę wyluzować. Ja nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się. I w tej przestrzeni takiej otwartości po prostu pisać na papierze, ja naprawdę polecam pisanie, pisanie jest magiczne, i pisać, okej, okay, ja bym chciała na przykład pracować w innej pracy, ja bym chciała wyjechać z kraju, a umysł zaraz będzie przychodził, ale jak ty wyjedziesz z kraju, jak ty nie znasz do innego języka, nie, ty nie gadać z fazulą, ja na umysł fazula mówię, na razie fazula, ty odpoczywaj, ja sobie będę marzyć, okej? Okay? Ja sobie będę marzyć, ja będę sobie pisać, ty nie musisz fazula dzisiaj wiedzieć jak, bo ona będzie miała zawsze do powiedzenia, nie? Ja to wzięłam od Hawkinsa, bo Hawkins na swój umysł fazji nazywał. I taki fazji i fazula po prostu przyjdą i będą ci tak cisnąć, nie? Gdzie podróżować? Jak ty już jesteś za stary na podróżowanie, ty lepiej ciśnij po prostu do pracy i zbieraj na dom. I tak będzie, tak? Gdzie do innego kraju, jak ty w języku już za stary jesteś, żeby się języka nauczyć? I tak będzie tak w kółko. Ja chcę filmy kręcić. Gdzie, jak ty się wypowiedzieć nie umiesz, te filmy będziesz kręcić, tak? I po prostu umysł będzie takie rzeczy gadał, ale na razie my nie patrzymy na to. Na razie to wszystko wypisać. No i naprawdę przychodzi taki moment, że jak już masz rozpisane rzeczy, które musiałbyś zrobić, żeby coś zmienić, żeby zmienić tą sytuację, którą chcesz zmienić, to pytać się siebie, co ja mogę zrobić dziś, żeby to zmienić. I ja wiem, że czasem naszym marzeniem jest być pilotem, a rzeczywistość jest taka, że nawet w samolocie nigdy nie siedzieliśmy. I nam się wydaje, Boże kochany, to się nigdy nie uda, tak? Bo bycie pilotem jest tu, a ja jestem tu, nie mam grosza i nawet samolotem nie leciałam, więc jak ja mogę to zrobić, prawda? No tak. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, otwieram się. Co mogę zrobić dziś? Naprawdę, nawet najdrobniejszy krok, żeby wejść w tą energię tej zmiany, wejść w tą przestrzeń tej zmiany. Może dziś jedyne, co możesz zrobić, to wejść na YouTube i oglądać innych pilotów, ale ty już wchodzisz wtedy w tą energię, już wchodzisz w przestrzeń tej zmiany. Może jedyne, co dziś możesz zrobić, to jechać na lotnisko i po prostu patrzeć na samoloty, tak? To są tylko przykłady i ja wiem, że dla umysłu to będzie się wydawało, że to jest za mało, ale uwierzcie mi, kochani, że no, wiemy to, że największa rzecz, która jest do zrobienia, zaczyna się od drobnych kroków, tak? I przypomina mi się przez to Mel Robbins, która powiedziała, nikt nie wstaje z rana i nie mówi, ja dzisiaj spieprzę swoje życie. A on mówi, to nie tak wygląda, nie? Ludzie nie wstają, nie podejmują takiej decyzji w jeden dzień. To są mikromomenty. To są te momenty w życiu, kiedy czuliśmy, że mamy coś zrobić, a tego nie zrobiliśmy. Czuliśmy, że mamy iść biegać, a nie poszliśmy. Czuliśmy, że mamy nie brać kolejnej lampki wina, a wypiliśmy. Czuliśmy, że mamy przeprosić, a nie zrobiliśmy. Czuliśmy, że mamy ideę na spotkaniu w pracy, a nie podnieśliśmy ręki. I w pewnym momencie ty budzisz się i nie wiesz, gdzie jesteś. I mówisz, ja pierdzielę, jak ja się tutaj znalazłem. I jak wrócić do domu. To są te mikromomenty, które naprawdę zmieniają nasze życie. Więc powrót do domu jest taki sam. Mikromomenty. Dla umysłu to będzie bonanza, on nie będzie chciał nam wierzyć. On powie, ty ja pierdzielę, ja nie będę na YouTube jakichś samolotów oglądać, bo ja muszę iść do pracy. Jak ja nie mogę być pilotem, to ja wracam tam gdzie po prostu jestem no, nieszczęśliwy i nieszczęśliwa. Tak? No bo po co w ogóle, po co? Szkoda mi zachodu. Nie szkoda, naprawdę nie szkoda. Czasem to będzie mozolnie się wydawać, ale tak się uczyliśmy, kochani, rzeczy, które dziś robimy z zamkniętymi oczami. Tak się uczyliśmy jeść, tak się uczyliśmy chodzić, tak się uczyliśmy pisać, prawda? Ja wiem, że to są rzeczy oczywiste, ale dla naszego umysłu czasem trzeba milion razy to powiedzieć, bo fazula i fazji są uparci, okej? Okay. No, ojej, jak pięknie to powiedziałaś. Ja ostatnio się Baszarem zachwycam i on powiedział właśnie coś takiego, że umysł nie został stworzony po to, żeby wiedzieć, jak coś zrobić. Tylko umysł jest po to, żeby zaobserwować, jak coś zostało zrobione. Czyli on dopiero po fakcie widzi całość, a to jest dokładnie to, co mówisz, a nie jest jakby stworzony do tego, żeby wymyślić drogę do tego, jak tym pilotem zostać. On nie jest, tak, przepraszam, cudownie. Proszę, mów. On wręcz nie jest w stanie tego zrobić. Wiemy tak. To nawet z neuronauki, że on umysł nie jest w stanie dać nam idei, której sam wcześniej nie doświadczył. Tak? Umysł operuje tylko na rzeczach, które doświadczył. Dlatego kolejną ważną rzeczą jest oglądanie innych ludzi i inspirowanie się, bo wtedy dla umysłu przynajmniej jak naprawdę zbombardujemy się pewnymi rzeczami,
To jest tylko, że co umysł wtedy mówi, a jemu się udało, ale tylko, że jemu się udało, to nie znaczy, że tobie się uda, nie? Bo on miał lepiej, bo on tego nie miał, tamtego nie miał, ale inspiracja jest bardzo ważna, bo umysł dosłownie to jest tak jak taki przykład prosty. Jeżeli na przykład ja bym ci powiedziała, jeżeli na przykład gdybyś chciała schudnąć, albo ja bym chciała schudnąć, znaczy nie chcę, ale gdybym. Nie, tak? nie możemy ja już chodzić, przytyć, przytyć. Ja mówię, i ktoś mi mówi, ja potrzebuję schudnąć na przykład 30 kilo, ale nigdy tego nie zrobiłam. I ktoś mi mówi, słuchaj, ty schudniesz 30 kilo. Ja mówię, nie ma szans w ogóle, że ja schudnę 30 kilo, bo mój umysł nie może sobie tego wyobrazić, bo nigdy tego nie zrobił. Ale a ktoś mi powie, schudniesz 5 kilo, a ja będąc na jojo dietach, ja mówię ze swojej przeszłości dosłownie, to co miesiąc było 5 kilo, 5 kilo w górę, 5 kilo w dół, 5 kilo, prawda? Ktoś mi powie, schudniesz 5 kilo, to ja bym powiedziała, no 5 kilo tak, 5 kilo mogę schudnąć, bo umysł tego doświadczył. Więc tak jak pięknie powiedziałaś, że nasz umysł jest stworzony, on nie umie sobie wyobrazić rzeczy, których on nie doświadczy, on nie ma tego w swoim repertuarze. Dlatego no, do niego porady nie ma iść. Po co? Bo on nam nie pomoże tutaj. On nam pomoże w innych rzeczach, on nam pomoże robić rzeczy, ale to my musimy, dlatego też ten kontakt, ja to nazywam duszą, tak? Jak my to nazywamy, to już każdy po swojemu, ale jak my połączymy się ze swoją intuicją, jak my połączymy się, to ona wie jak. Ona ma takie sposoby, że jak ona przyjdzie i usiądzie i powie dla Fazuli i Faziego jak, to oni będą się spierniczać, oni powiedzą, to ja w ogóle żartowałam z tym byciem pilotem, to w ogóle nie jest co ja chcę robić, tak? Bo ona zna drogę i ona ma wyobraźnię taką, bo ona nie zna ograniczeń. Nie, dokładnie. I to jest taka droga, której nigdy, jeszcze nigdy nie było. Po prostu to jest niepowtarzalna droga, bo ona jest nasza. Więc ona może być tylko w jakimś ułamku podobna do czyjejś, ale zawsze będzie niepowtarzalna. Tak działa moim zdaniem w ogóle, wiesz, magia kreacji, Boga, magia Boga, nie? Że my jesteśmy po prostu takimi istotami, które tutaj doświadczają, kreują siebie, kreują swoje życie, ale po prostu... Wszystko może się wydarzyć i wszystko jest po prostu niezwykle niepowtarzalne. Ale żeby nie przedłużać, to przejdziemy może do następnego pytania, bo trochę tego się teraz zaczęło zbierać. Ewelina dalej, ja już nazwisk nie będę czytać, bo wiadomo, że ustawa. Jeśli mogę do siebie powiedzieć przed lustrem, kocham cię zawsze i mówię codziennie bez problemu, czy to jest dobry znak? To jest dobry znak, to jest dobry znak. A wiadomo, że no, tu bym poszła dalej i zobaczyć na ile ja to czuję też, prawda? Bo nie jeden, to jest taka historia, jak nieraz, czy ja w pracy mówię ludziom, żeby kładli sobie rękę na sercu, mówili sobie kocham cię albo kocham cię, kocham siebie zawsze, to czasem, wczoraj mieliśmy taką fajny wykład w sumie, dlatego, że patrzyliśmy wczoraj na swoje, na nakazy w naszym życiu i na powinności. Ostatnio o tym rozmawiałyśmy, jak wiele w naszym życiu jest powinności. Ja powinnam być taka i taka, powinnam to robić, ja powinnam... I jak wczoraj patrzyłyśmy na to, co my zebrałyśmy w ogóle w spadku, to naprawdę, to... No ja się wzruszałam, płakać mi się chciało, jak patrzyłam, ile tego jest i jak wszyscy w tym jesteśmy, prawda? No i tych powinności tam było, ja powinnam być zawsze, zawsze idealna, powinnam zawsze być taka, powinnam zawsze być uśmiechnięta, albo zawsze siedzieć cicho, albo zawsze to, prawda? Się nie wychylać, powinnam zawsze, no po prostu tego było zawsze, 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 zawsze idealna, perfekcyjna, zawsze dobra żona, zawsze dobra mama, zawsze dobry tato, zawsze idealny partner, prawda? Pełno tego. Zawsze idealne ciało. Ale często jak mówię ludziom na przykład, połóż tą rękę na sercu, powiedz sobie kocham cię zawsze. To często rozmawiam, to jest takie głupie, nie? Tego w ogóle nie czuję, nie? To jest jakaś głupota w ogóle. Ja tak sobie myślę, to jest dla nas głupota, nie? Ale iść i wałkować przez 30-50 lat, ja zawsze muszę być idealna, ja zawsze muszę być dobrym tato, ja zawsze muszę być dobrą mamą, ja zawsze muszę mieć idealnie zrobione włosy, ja zawsze muszę mieć idealny garnitur, zawsze muszę... To nie jest dla nas głupota. To idziemy po prostu jak robót, wałkujemy na prawo, na lewo i to nie jest głupota. Tego jak ktoś mówi, ty, ale po co ty to robisz? Bo wszyscy tak robią. Nie? I to jest nagle, to jest dla nas normalne, ale położyć sobie rękę na sercu, powiedzieć, kocham się zawsze, to mówimy, ja tego nie chcę, bo ja tego nie czuję. Ale robotem to my czujemy być każdego dnia. Zawsze zajmujemy. Zawsze perfekcyjna. I ty to czujesz? Naprawdę to czujesz? To jest zawsze muszę być. Ale zawsze siebie kochać to jest głupota. Ojej. Ja powiedziałam, że tak, że to jest wielki krok. I teraz kolejnym krokiem jest naprawdę zobaczyć, na ile ja to czuję. I też ja sobie nie tylko to mówię z rana, tylko dla mnie to jest taka praktyka, jak mi się noga powinie. Jak ja naprawdę zrobię coś, co moja fazula, zwłaszcza ta świadoma, wierzę, że ja już nie powinnam zrobić, nie? Bo ona to ma wiele wymogów tam do mnie. Zwłaszcza ta oświecona taka. Ja już nigdy nie powinnam to i nigdy nie powinnam tamto. To jest ulubienica.
I ja oczywiście robię jeszcze te rzeczy, których nigdy nie powinnam robić, nie? Bo jestem człowiekiem. I ona wtedy biegnie od razu, biegnie. Biegnie, ja to nazywam z bejsbolem w ręku, nie? Duchowym bejsbolikiem. A ty przecież ty jesteś stępnicka, ty już nie powinnaś, jak ty możesz, tum, 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 tum. No, ale ja już teraz mam taką praktykę wyrobioną i zajęło mi to lata, że zamiast tego bejsbola z szafy, to już umiem po prostu wyjąć te kocham cię zawsze. Widzieć, co zrobiłam, zobaczyć dlaczego, czy to było głupie, czy to nie, czym się kierowałam, tak? Świadomie spojrzeć na to, ale nie bić siebie już za to, nie karcić siebie, nie beształ, tylko powiedzieć, o, jest okej, okay, kochanie. Następnym razem nam się uda lepiej, nie? Nauczmy się z tego, kocham ciebie zawsze. I naprawdę mi to zajęło. Nie umiałam, nie umiałam. Ja miałam po prostu arsenał baseballi w szafie. Naprawdę. I nie umiałam. I im dalej już mam w rozwoju, tym więcej baseballi zbierałam. I Naprawdę. więcej, no naprawdę, więcej wymogów miałam. A bo ty przecież pracujesz z ludźmi, to ty już nie powinnaś. A przecież ty jesteś, przecież ty ludziom mówisz, że są cudem do odkrycia, to ty już nigdy nie powinnaś to. A przecież ty taka jesteś wesoła na filmach, to już nie możesz się smucić. I tam po prostu wiecznie było coś. No fazula to miała po prostu arsenał tych wymogów dla mnie. Dobrze się bawiła zapewne. No ona to miała imprezkę, nie? Ja to Ale... Tak. bez. Tak, to, ale to się tyczy nas wszystkich. A fajnie, że o tym mówisz, że też uświadamiasz nam, że No tak wiesz, po jeszcze niedawno bym prostu. fazula nie pozwoliła, nie? By powiedziała, ty nikomu nie mów o tym. Nie mów nikomu, bo dostaniesz w łeb. Ojejku. No tak. Jeszcze jest tutaj pytanie o to, jak się w chwili obecnej odżywiasz. Chyba też wspominałaś ostatnio nawet na live'ie o tym, ale Tak. pytanie, Ktoś tam się pytał, czy ja czy. jestem dalej na surowej. Ja nie jestem na surowej diecie, już wiele lat nie jestem. Ja bardzo kocham surową dietę. Dużo ludzi mnie pyta, dlaczego? Gdzie przecież to ty zaczęłaś w sumie tak wiele lat temu? Dlatego, że ja lubię zupy, kochani. Nie? Ja lubię zupę i brokuły na parze. Ja lubię ciepłe jedzenie. I ja kocham surową dietę. Ja dużo sokuję, ja dużo jem sałaty, zwłaszcza będąc w Portugalii, tu owoce, to wszystko jest przepiękne. Ale też przez to właśnie ta świadomość tego, jak bardzo wiele lęku i spiny było w tym moim zdrowym jedzeniu, jak ja nie umiałam wtedy jeść zdrowo po prostu, bo kochałam swoje ciało, tylko wszystko to był wymóg. Jak to nie był wymóg umysłu, to to była chęć, to było takie też ego. Ja pamiętam, jestem weganką 6 lat, ja jestem witarianką 2 lata, 2 lata. I to po prostu umysł tak się tego chołpił, ta fazula taka dumna, nie? I ja później zupę cisnęłam i ciastka wegańskie jadłam, ale dalej ja byłam witariangą, nie? A nie byłam. I po prostu umysł taki był, no po prostu przyznaję się, kocham siebie zawsze, ale umysł tak ma. To jest tak jak mój duchowy umysł po prostu medytował pół roku codziennie, a tak naprawdę 3 razy usiadł na poduszce. No, teraz jest inaczej, okej? Okay? Mi O, dajęło tyle ja to lat, znam. wiele świadomości i wiele kocham siebie zawsze, żeby naprawdę nauczyć się żyć tym, co głoszę. A tam, gdzie mi nie wychodzi, to siadam i mówię głośno, dlatego że uczę się być autentyczną w tej prawdzie takiej tu. Nie chcę już kłamać sobie, a już zdecydowanie nikomu innemu, ale tak naprawdę nie chcę siebie już oszukiwać. Więc wolę iść swoim tempem. Nieraz nawet się mówi tak, że ktoś, kto pracuje tak jak ja, no już nie powinien mówić o takich rzeczach, o których tu rozmawiamy. I ja miałam bardzo mocno ten wymóg w sobie i mi pomogła bardzo Gabby Bernstein. To jest taka fajna kobieta, gdzieś już o tym opowiadałam. Ona jest Amerykanką i ona jest bardzo znana w Stanach. Napisała 6 książek o tym właśnie, jak sobie radzić z tym, jak się kontaktować z duszą i po prostu jak ufać wszechświatowi, no wszystko. I pewnego dnia ona robi wywiad i siedzi na tym wywiadzie, taka piękna, idealna i po prostu ona, no i każde słowo, każde zdanie jest idealne. No i w pewnym momencie ten człowiek się jej pyta, no jakiego pytania ja tobie nie zadałam, a ty byś nam powiedziała, coś o sobie i to byśmy się zdziwili i dużo z tego nauczyli, coś takiego. A ona mówi, I'm still suffering, I'm still struggling. I to było takie piękne, a No ja właśnie. wciąż cierpię i wciąż się jakby potykam, tak? I ja wtedy, i pierwszy mój odruch, no, tak mówię, nie, ty tego nie mów, nie, nie ty, nie Gabi, bo ona zawsze, ona ma jeszcze taki głos, taki, ona jest zawsze poukładana, łopry wszędzie i łzy mi pociekły z oczu i tak mówię do niej, dziękuję ci. Dziękuję ci, bo musiałam to z zewnątrz usłyszeć, bo moja fazula by nie wepchała, nie dała mi tego pozwolenia. I od tamtej pory naprawdę wiele się w moim życiu zmieniło i nawet to, jak ja pracuję z ludźmi, się bardzo zmieniło. I to, jak ja autentyczna jestem, i to, jak nie chowam, i to, jak daję sobie pozwolenie po prostu. I takie zrozumienie, że
My jesteśmy wielowymiarowi, są w nas przestrzenie, które są bardzo dojrzałe, które są świadome i przebudzone, ale są w nas jeszcze pięcioletnie dzieci i ja nie będę ich już katować, ja nie będę ich biła bejsbolem, tylko ja będę je sadzać na kolana i ukochiwać zawsze. I jak będą chciały przyjść jeszcze mnie odwiedzić, to po prostu otworzę im drzwi. No ale to wiele lat mi zajęło to, naprawdę. I wiele trudnych doświadczeń, żeby zobaczyć, żeby nie chować tego, żeby nie udawać, że wszystko jest okej, że ja już jestem silna i że to... I nie chować tego też pod dywanem duchowości, co robiłam bardzo często. Nie? A to tam kisiło wszystko i kipiło. Więc wracając do jedzenia, nie wiem, jak ja z jedzenia przyszłam tu, ale okej. Okay. To ja sobie postanowiłam po prostu jeść to, co kocham. I jak mam czasem ochotę na coś słodkiego, czy jak mam ochotę na... Nie jestem już weganką, znaczy kocham ideę weganizmu i to jest moje ulubione jedzenie. Nie kocham i na przykład nie lubię idei jedzenia zwierząt, tak? To jest dla mnie ważne. Ale skusiłam się, czy to na loda, czy to na pasztela tutaj w Portugalii. Portugalia, trochę zwaliłam to na Portugalii, wiadomo, że to nie jest wymówka. Ale jadłam nabiał tutaj, ale się niedobrze po nim czułam. I przez to, że niedobrze się po nim czuję, bo wiem, że ono nie jest dobre dla nas, no to kocham siebie zawsze, kocham swoje ciało i nie będę tego wpychać w siebie. Ale jak raz na jakiś czas czuję, że mam ochotę i wiem, że to nie jest jakaś kompulsywność, że ja chcę coś zapchać, to też sobie tego nie odmówię. Ale staram się jeść najzdrowiej, jak się da. Ale nie 100% surowo, to już od wielu lat. Super. Bardzo Ci dziękuję też za to, co powiedziałaś o Gabi. Jakbyś później mogła też wrzucić nazwisko, tak, bo ja o niej nie słyszałam. A to jest chyba... To ciągle jest ta rozmowa o tym bejsbolu, nie? Że my też cały czas po prostu sobie lubimy dowalać właśnie, że nie jesteśmy tacy, jak sobie założyliśmy, że będziemy, czyli właśnie idealni w tym czy w tamtym, a tak naprawdę to jest cały czas droga do takiej pełnej akceptacji siebie, że takiego pokochania siebie, prawda, takiej zgody na to, jacy jesteśmy, że czasami też się potykamy i upadamy i jesteśmy po prostu ludźmi. Tak. No. To ja myślę, że bo najpierw w dzieciństwie nie do końca to wszystko było tak, jakbyśmy chcieli, ale później, bo wielu tutaj z nas, którzy będą nas słuchać, to pewnie są w jakimś tam rodzaju rozwoju, jak to się potocznie nazywa. I ten rozwój przyniósł ze sobą też bardzo dużo wymagań. A duchowość to już w ogóle, to już nigdy nie możesz się zdenerwować, nigdy nie możesz być smutna, nigdy nie możesz to, nigdy nie możesz tamto. I znowu jesteśmy takimi więźniami, ja to piwnicą nazywam i mówię, są dwie piwnice, jest ta z dzieciństwa, ale jest i taka piwniczka duchowa, która też ma bardzo dużo wymogów. A przecież to nie do końca o to chodzi, prawda? To chodzi o to, żeby odkrywać siebie i swój potencjał, a nie bejsbolować siebie na lewo i na prawo. I teraz wyszliśmy z jednych zakazów i nakazów w drugie zakazy i nakazy. Więc to mi bardzo mi pomogło. Dobra, super. No to koniecznie to nazwisko tutaj, żeby się pojawiło, bo ja sama z chęcią zobaczę, kim ona jest. Joasia zadała pytanie. Jeśli ma się dużo traum i blokad, czy istnieje jedna droga, by je rozpuścić? Nie, bym powiedziała, jednej drogi nie ma. Jest wiele metod ale jest tak, i to widzę po sobie i widzę a już pracowałam naprawdę z wieloma ludźmi, że czasem jest coś nawet w co ja głęboko wierzę i przychodzi do mnie osoba i ja kiedyś tak byłam, bo dzisiaj już inaczej do tego podchodzę. I są najlepsze metody, które dla mnie z cuda zdziałały, a dla tych ludzi nie zrobią nic. I odwrotnie, są czasem ludzie, którzy w mojej podróży do mnie przychodzili i mówili, słuchaj, zrób to i to i to. I to dla mnie nie działało, albo ja w ogóle tego nie czułam. Więc to nie ma jednej drogi. Jest twoja droga, to jest ta jedna droga. I dla mnie jedną rzeczą, która jakby działa dla wszystkich, to jest spędzanie czasu ze sobą w ciszy. Ja, to jest po prostu jak zdarta płyta, ja jestem tutaj, ale po prostu, no. Dlatego, że im bardziej będziemy spędzać czas ze sobą i rozpoznawać siebie, tym bardziej będziemy wiedzieć, która metoda z nami rezonuje, a która nie. I wtedy będziemy, na podstawie tego będziemy mogli wybierać, bo metod jest wiele w dzisiejszych czasach, ale czasem właśnie my nie wiemy i czasem łapiemy się wszystkiego, ludzie nam mówią, to jest dobre i później mówimy, to nie działa, to nie działa. To nie znaczy, że to nie działa, tylko akurat dla nas nie zadziałało. I tak jest z wieloma, to też dla mnie był taki przykład z dietą, że ja
na surowej diecie na przykład, nie wiem, często byłam zdęta, jak jadłam za dużo owoców, tak? Chińska na przykład medycyna totalnie mówi, że surowa dieta jest za chłodna dla organizmu. Znowu surowa dieta mówi, że chińska w ogóle nie jest, tak? I znów, i ona nie jest, a my nie jesteśmy pudełkiem, które, my nie jesteśmy foremką, że można, my nie przyszliśmy z taśmy. My jesteśmy każdy absolutnie wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, więc czasem będzie tak, że nawet jedna i ta sama metoda dziś dla ciebie kompletnie nie zadziała, a za rok będzie wszystkim. To jest nawet na przykładzie moich filmów, są ludzie, którzy mnie kochają dziś słuchać, a są tacy, którzy mnie nie mogą ścierpieć, a czasem mija rok czy dwa i mówił: Jezus, ja kiedyś nie mogę na ciebie patrzeć, a dzisiaj przy tobie zasypiam. A ja mówię, to się przygotuj na to, że za rok znowu nie będziesz na mnie nie mógł patrzeć, bo my się tak bardzo zmieniamy. My nie jesteśmy zamkniętą foremką. My jesteśmy normalnie jak rwąca rzeka, my się cały czas zmieniamy. Jednak co jest uniwersalne dla mnie, chyba jako jedna z niewielu rzeczy, to jest po pierwsze to zmiana, wiadomo, a drugie to jest ta przestrzeń ciszy. I kiedyś ktoś tak fajnie powiedział, to była Marie, która opowiadała o tym. Akurat ktoś pytał, bo ona jest bardziej takim coachem biznesowym, i ktoś jej pytał, jak najlepiej zmienić pracę. Czy lepiej po prostu powoli przenosić się, tak? Tutaj trochę tworzyć, a tutaj nowej pracy szukać. Czy może po prostu rzucić wszystko na jedną kartę, iść i to robić, prawda? No i ona powiedziała, no to będzie dla każdego inaczej. Ty musisz, co tym słowem musisz, znać swoje jakby DNA, ona powiedziała, tak? Znać siebie, jak ty najlepiej operujesz. Czy ty lepiej działasz, jak po prostu jesteś postawiony pod ścianą, rzucasz wszystko na jedną kartę i po prostu bum, tak? I wtedy się zbiera w tobie inspiracja i możesz się pozbierać. Ja na przykład wtedy się zamrażam, więc ja nie jestem taką osobą, ale wiele ludzi tak działa. Czy może jesteś taką osobą, która lepiej działa w momencie, kiedy po prostu powoli, tak? Tutaj chodzisz jeszcze do pracy, a z boku coś kreujesz. Chodzisz do pracy, a z boku coś kreujesz. Ja na przykład jestem taką osobą, a jeden powie nie, nie. Jak ja jestem jedną nogą tu, drugą tu, to ja nie mogę się ani tu skupić, ani tu skupić, prawda? I ta przestrzeń znania swojego DNA, jakby rozpoznania siebie, to do tego możemy dojść tylko w ciszy jakby, co naprawdę spędzając czas ze sobą i się pytać, okej, co ze mną rezonuje. I to na początku będzie, my nie będziemy tego na początku czuć. Jeżeli ktoś nie spędza czasu ze sobą, to będzie głupie, nudne i wszystko tam będzie chaos umysłu. Ale jak wytrzymamy, to naprawdę my będziemy wiedzieć i w pewnym momencie przyjdzie jakaś metoda i my będziemy czuli, że to jest dla nas. Bo czasem są rzeczy, które dla nas naprawdę nie będą działały, nieważne jak cudowne są. Więc tak bym powiedziała. Ale jest wiele, wiele cudownych rzeczy do pracy z traumą. Co bym też powiedziała, jeżeli chodzi o traumę, to trauma, jakakolwiek by nie była, to jest bardzo też ugruntowana w naszym ciele. Więc każda metoda pracy z ciałem bardzo pomaga traumie, bo nasze ciało ma pamięć komórkową i trzyma w sobie. Więc wszystko, co jest do pracy z ciałem, to jest bardzo pomocne przy traumie, ale i terapia jest pomocna przy traumie, a w pewnym momencie terapia z normalnym, z tradycyjnym psychologiem wydaje się już za mało, bo trzeba wypuścić tą traumę z ciała też, prawda? Więc to, ale znów, jeden pójdzie pracować z ciałem, że będzie biegał, drugi pójdzie na jogę, a trzeci pójdzie na 5 rytmów taniec, prawda? I każdy to naprawdę, my jesteśmy tak indywidualni, kochani, tak piękni, że ja zachęcam do szukania tego, co ze mną rezonuje. Patrzenia na to wszystko, ale naprawdę szukania, co ja kocham, co rezonuje z moją duszą. Super, bardzo piękna odpowiedź. Dziękuję. Zgadzam się w pełni. Neil Carter, jak sobie poradzić ze słowną agresją innej osoby, kiedy ktoś nagle po prostu cię atakuje? Jeszcze raz, ostatnie, kiedy ktoś? Kiedy ktoś cię po prostu atakuje? Fajne pytanie. Fajne pytanie, trudne pytanie. Bo nie ma, bo znów, bo to zależy w jakiej sytuacji. Czy to jest ktoś na ulicy, czy to jest hejter na Facebooku, czy to jest mama, tata, czy to jest partner, partnerka, prawda? To jest ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. No, zaraz pomyślę, jak to, bo nie da się tak ogólnie odpowiedzieć. To jest to, jak właśnie naprawdę my nie jesteśmy pudełkiem, więc to jest, może tak powiem, i znowu ja wrócę do tego bycia ze sobą, bo jak my będziemy przebywać ze sobą, naprawdę znajdziemy w ciągu dnia, w ciągu naszego życia, w ciągu dnia przestrzeń na spotkanie ze sobą i naprawdę będziemy siebie poznawać z takiej przestrzeni, która jest ponad każdą obelgę, ponad każdą opinię człowieka. My poczujemy siebie zupełnie inaczej. My nie poczujemy siebie nie w słowie,
My nie będziemy myśleć, czy my jesteśmy cudowni, czy nie, czy my jesteśmy fajni, czy nie, czy my jesteśmy kochani, czy niezdolni. Pod każdym słowem, pod każdym, nawet najpiękniejszym i najtrudniejszym, jest nasza natura. Jest coś, czego słowem się nie da opisać. I tego nie da się nauczyć w książce. Tego trzeba doświadczyć. I droga tu jest jedna, jakby, tak? Takie bycie ze sobą. Czy my pojedziemy na retreat i będziemy z jakimś nauczycielem siedzieć i być ze sobą, bo tak nam łatwiej, czy my będziemy chodzić na spacery do lasu, czy jeździć rowerem. Każdy wybierze swoją drogę według swojego DNA. Ale ten kontakt ze sobą, jak my nawiążemy kontakt ze sobą, który jest ponad każdą teorię i ponad obelgę, to wtedy, jak ta osoba będzie nam mówiła coś, to my zrozumiemy, że to nie jest nasze. Dokładnie. Ale dopóki my nie wiemy, kim my jesteśmy, to nieważne, co ludzie nam powiedzą, to my będziemy łykać. Łykać po prostu, jak narkotyki, dosłownie. Bo jesteśmy uzależnieni od jednego i od drugiego. Jesteśmy uzależnieni od komplementów, bo tam szukamy swojej wartości. Ale przez to, w jakich traumatycznych czasach wszyscy my dorośliśmy, to jesteśmy też uzależnieni od obelg. Bo większość z nas tak dorastała. Dla większości z nas to był chleb powszedni. Więc to jest takie dziwne, to jest tak, jak my wiemy, jak ludzie, którzy są uzależnieni nie wiem, od alkoholu czy kokainy, wiedzą, że to jest złe dla nich, ale i tak to biorą, to tak samo często my bierzemy obelgi. My wiemy, że to jest złe dla nas, ale i tak tam idziemy, bo to jest tak bardzo w naszym programie, że nie wyobrażamy sobie życia bez tego. I jeżeli my jesteśmy w stanie wejść w kontakt ze sobą, co jest podróżą, to się nie zadziewa w jeden dzień, kochani, to my jesteśmy w stanie zrozumieć, że ten człowiek, który do mnie mówi, nieważne co on mówi, to on nie mówi o mnie, on mówi o sobie, albo on mówi swoją percepcję mnie, ale jego percepcja mnie jest jego percepcją mnie, nie jest mną. Dokładnie. Pomiędzy nim i jego percepcją jest duża przestrzeń i ja jestem tu. Ale jak my nie mamy poczucia mnie, no to my będziemy wszystkim tym, co ludzie nam powiedzą. I ja na przykład bardzo tego doświadczyłam, będąc na internecie. Jak ja 8 lat temu zaczynałam swoją podróż, to ja kompletnie, po pierwsze nie zdawałam sobie sprawy, że ludzie to będą oglądać, albo że dużo ludzi to będzie oglądać. I ja tam poszłam totalnie sercem, to jeszcze wtedy była surowa dieta, tak? Ja po prostu naprawdę z miłości do tej surowej diety, do tego, jak moje życie się zmieniło, chciałam po prostu tym się podzielić. I najpierw przyszli ludzie i to byli piękni ludzie, mówili piękne rzeczy, byli mili i ja byłam taka po prostu zachwycona, wow, nie spodziewałam się, że to w ogóle może komuś pomóc aż tak, prawda? Ale zaraz po tym przyszedł hejt. A to były, wiecie, takie czasy, kiedy hejt nie był jeszcze nazywany hejtem. Tak? Dziś to jest takie normalne, mówię, są hejterzy, już tam są sposoby radzenia sobie z hejterami, już tam to stało się taką normalnością. Rozumiemy, że są tacy ludzie, którzy po prostu wstają lewą nogą, wejdą na internet, cię zjadą po prostu, bo cokolwiek, tak? Czasem to jest osobiste, a czasem kompletnie to nie jest osobiste. Bo czasem ciebie akurat nie lubią, a czasem dopiero co na ciebie trafili. I dziś to jest taki fenomen, który my znamy, ale 8 lat temu to nie byłeś takim fenomenu. I dla mnie to był szok, naprawdę szok, że ja wstałam rano i widziałam ludzi, którzy po prostu wyzywali mnie od najgorszych i czepiali się do wszystkiego, od tego, jak ja wyglądam, jak ja mówię, co ja robię, co ja mówię, tak? Po mój wygląd, po moje zdrowie, naprawdę. I ja nie poradziłam sobie z tym. W sensie, ja sobie poradziłam w tym w taki sposób, że ja kompletnie, ja kasowałam filmy, ja kasowałam bloga, artykuły, które pisałam, ja płakałam, bo ja wierzyłam w każde słowo. I to była taka, wiecie, to było takie duchowe przejście dla mnie, bo na filmie, na którym było na przykład 100 komentarzy, ja byłam cudowna, a za chwilę byłam beznadziejna. Później byłam znowu cudowna, beznadziejna. Miałam piękny głos, miałam beznadziejny głos. Nie da się ciebie słuchać, mogę cię słuchać godzinami. Ja wierzyłam po prostu w każdy, a biorąc tendencję jeszcze naszego umysłu, a tendencja naszego umysłu jest taka, że on będzie wierzył w negatywną myśl o wiele bardziej niż pozytywną, to na 90 pozytywnych komentarzy był jeden negatywny i mój umysł nie widział pozytywnych, tylko łapał się tego negatywnego, bo taka jest natura umysłu, jeżeli nie zadbamy o niego. I to mnie męczyło, to mnie nękało, ja chciałam zniknąć, się wycofać, ja płakałam, ja kasowałam swoją twórczość, bardzo to trwało długo. Aż pewnego dnia ja zdałam sobie sprawę, że ci ludzie kompletnie mnie nie znają, nigdy mnie na żywe oczy nie widzieli, dlaczego ja im wierzę. Dlaczego? Dlaczego ja im wierzę i to kim ja jestem w ogóle? Skoro ja wierzę w każde ich zdanie, a to nie jest prawdziwe, to co jest prawdziwe? I to był wielki moment takiego mojego naprawdę przebudzenia się do tego, kim ja jestem. Bo
Ja pamiętam moje pierwsze warsztaty, gdzie weszłam, tam było około 50 osób, i ja zdałam sobie sprawę, że każda ta osoba ma jakąś percepcję na mój temat, ale żadna z nich nie jest prawdziwa dla mnie, ale każda z nich jest prawdziwa dla nich. Że tam w pokoju nie było jednej Eweliny, tylko było 51 Ewelin, tak? Bo każdy miał jakąś Ewelinę w sobie i ja miałam jakąś Ewelinę w sobie. No i teraz wiadomo, z ludźmi, którzy są daleko, jest nieco łatwiej niż z tymi bliskimi. Jak ktoś bliski nam rzuca obelgami, to już jest bardzo trudne. Jednak ta zasada jest taka sama. Jeżeli my jesteśmy blisko siebie, to my będziemy rozumieć, że ta osoba mówi o sobie albo mówi o swojej percepcji nas. I jeżeli to jest w naszym życiu ciągle i ciągle i ciągle, to przychodzi taki moment, gdzie naprawdę trzeba usiąść ze sobą i się zapytać, dlaczego ta osoba jest w moim życiu? Dlaczego ja się jeszcze tym karmię? I tu jest też, wiecie, tu duchowość też dużo na przykład w moim życiu namotała, bo cała teoria lustra i że to po prostu nie jest jego wina, tylko teraz moja wina i w ogóle ja to przyciągnąłam i to też często jest bardzo niszczące dla nas. Więc ja bym patrzyła nie o, że to jest moje lustro, ja przyciągnąłem, ze mną jest coś nie tak, skoro ludzie na mnie krzyczą, bym trochę tu też wyluzowała, ale bym zapytała siebie, nie co we mnie jest nie tak, że ta osoba mi to mówi, to tylko... Dlaczego ja sobie jeszcze na to pozwalam? Dlaczego ta osoba jest w moim życiu? Co ona mi daje, tak? Albo może ja mogę inaczej, może ja nie zaznaczam granic. Czyli jaka informacja dla mnie idzie z tego, co ja mogę z tym zrobić? Co ja mogę zrobić w swoim życiu z tą informacją od tego człowieka, z tą obelgą? Jak ja mogę tego użyć kreatywnie? Czy ja mam się usunąć z tej relacji? Czy ja mam gdzieś tupnąć nogą granicę, zaznaczyć? Czy może to jest tak, jak te komentarze dla mnie? Może to jest coś, co mi pomoże zobaczyć, kim ja jestem ponad tą obelgą? A może ja wierzę w tą obelgę? I teraz zapytacie siebie, dlaczego ja wierzę w tą obelgę? Kto mi kiedyś powiedział, ja uwierzyłam i teraz ciągnę to ze sobą i zbieram ludzi, którzy jeszcze mi przytakują i te same obelgi dają? I znów to będzie inne dla każdego z nas. Inne. Dlatego to znanie z siebie jest tak ważne, żeby zobaczyć, co to dla mnie znaczy ta informacja. Ale naprawdę też pamiętaj, że jesteś cudem do odkrycia, nie problem do naprawienia. I jak ktoś ci mówi inaczej, to kłamie. Może nie wie, może specjalnie, może niespecjalnie, ale jest w zapomnieniu. A jak ty się na to godzisz, to też jesteś w zapomnieniu. Im bardziej sobie przypomnisz, że jesteś światłem stąpającym po ziemi, ale nie dlatego, że ktoś ci powiedział albo w książce napisał, tylko dlatego, że ty usiądziesz w ciszy i będziesz tego szukać, szukać, szukać i tego doświadczysz pewnego dnia, poczujesz, to wtedy ktoś przejdzie i ci powie, ty to jest... Ja to mam teraz takich hejterów, że zakładają konta na YouTube z moim własnym zdjęciem przekreślonym krzyżem na czerwono i cisną po moich filmach i mnie wyzywają i ja patrzę na to, mówię, fascynujące. Wow! No, znaczy, mam. Skuteczna. To świadczy o twojej skuteczności tylko i wyłącznie. Jeżeli aż taki mocny hejt idzie, to znaczy, że ty robisz dobrą robotę. Jaka kreatywność w ogóle. No, a jaka ich... To też dokładnie. Ale robisz dobrą robotę, bo niesiesz to światło światu, więc po prostu odzywają się ludzie, których po prostu ten blask razi, więc to też jest normalne, że są, bo po prostu no to tylko świadczy o tym, że naprawdę dobrze działasz. Więc raczej potraktowałabym to jako komplement. Ja już nawet, ja dziś mam inne zrozumienie po prostu. Mam zrozumienie, że każdy z nas ma prawo do swojej percepcji. I znów czasem mi się udaje, a czasem naprawdę jak coś jest takiego niemiłego, a miałam wiele naprawdę i czasem to jeszcze mnie zaboli, ale wtedy siadam w ciszy i szukam siebie. Szukam siebie, żeby sobie przypomnieć, że czym to jest, prawda? Ale jak mnie mocno zaboli, to się pytam, dlaczego to mnie jeszcze zabolało? Może coś mi to przypomniało, może z dzieciństwa, prawda? Ale staram się już taki bardziej, co to dla mnie znaczy, w taki sposób wchodzić. Bo ja może 8-9 lat temu, 9 lat temu, może nie byłabym hejterem, nie wchodziłabym na YouTube, nikogo tam nie beształa, ale ja jakbym poznała kogoś takiego jak ja dzisiaj, to ja bym była pierwsza powiedzieć tej osobie, że jest kuku mamuniu, okej? Ja bym była pierwsza. Więc ja mam to zrozumienie, że po prostu nie każdy musi to kumać, ale czy ja siebie kumam? Ale jak ja siebie większość życia nie kumałam, to jak ktoś mnie nie kumał, no to ja z nim piątkę przypieniałam, nie? No bo jak on mnie nie lubił, jak ja siebie nie lubiłam, on mnie nie lubił, to wiadomo, że my się dogadamy. No tak. Pięknie to powiedziałaś. Aha. To co, następne pytanie. Tak. Niemoc w działaniu. Jak to przełamać? Pytanie od Beaty.
Ajajaj, czekaj kochana, aż wody naleję. Ruszyć dupę, nie? Ale to jest tak ciężko. No czasami się nie da, wiesz, tak, to jest takie trudne czasami, nie? Tak. Tam ludzie mają depresję. Tak. No, taką to ciężką. To znów, to trzeba by było, bo to znów się nie da odpowiedzieć tak. Na prawda, jednym, bo zależy skąd ta niemoc idzie, prawda? Mhm. I znów, ja bym rozłożyła pewnie to na małe kawałki i ja to jest tak, ja zaraz mi to przyjdzie, żebym ja z głowy nie mówiła. Po pierwsze, to naprawdę niemoc niemocy nierówna, bo są różne niemoce. I ja na przykład pamiętam, bo tak, jakieś byłam leniuchem, takim, że po prostu ja miałam mnóstwo pomysłów i nie umiałam się zwlec z łóżka i tego wdrożyć w życie. Takie, i ani ja w depresji nie byłam, ani mi się życie na głowę nie waliło. Po prostu jakby nie miałam tej takiej wewnętrznej chęci do życia i dostawienia się do życia. I przez te moje bycie w tym ośrodku, gdzie poznałam tą kobietę, gdzie to moje życie się zmieniło, już opowiadałam o tym milion razy, więc nie idę tam, ale tam zrozumiałam, jak bardzo ja nie stawiałam się do życia. Jak w większości to było takie lenistwo, to było takie w ogóle, że nie warto, że po prostu nie warto, tak? Że życie jest za trudne, że mi się nie chce, więc znów ta samoświadomość, dlaczego, skąd moja niemoc przychodzi, skąd ona przyszła, ale znów dla każdego ona będzie inna, bo później na przykład miałam taką niemoc fizyczną, że ja naprawdę, nieważne jak bardzo chciałam, to ciało mi odmawiało posłuszeństwa, prawda? No ale na przykład 8 miesięcy temu, naprawdę ja o tym gdzieś film kręciłam, ja miałam taką niemoc, że po prostu wszystko, w co wierzyłam przez ostatnie 3 lata, nagle w jeden dzień mi się rozwaliło. I ja naprawdę wierzyłam w to całym sercem. I to nagle się rozwaliło i wiele innych rzeczy się potoczyło i jeszcze właśnie ciało mi siadło wtedy, bo miałam, ten dysk mi wyskoczył, miałam rwę kulszową. No. I po prostu miałam taką niemoc w sobie, że ja wstałam rano i tak jak normalnie mnie umysł nęka, to mnie po prostu ta moja dusza nękała. Wstań. Chodź, nie, staw się do życia. A ja mówię, nie, w dupie cię mam, nie chcę stawić się do życia, po prostu nie chcę. Miałam niemoc i mówię, po prostu nie chcę. I każda mądra rzecz, która mi przychodziła do głowy, moje własne cytaciki, mnie doprowadzała do szału, mówiłam, nie mam, nie dam rady dziś nie dam rady. Taki ciężki dzień miałam, okres bym powiedziała. I wtedy usłyszałam krełuj. I ja mówię, cię powaliło chyba. Co kreuj? Co ci teraz obraz namaluję? Jakie kreuj? Jakby przyszła do ciebie klientka i by miała taką sytuację, to byś jej powiedziała, kreuj i ci obraz namaluj? Nie, nie ma szans. No ale słyszę... Dałabym jej, farbę bym jej dała i płótno. Przecież taki obraz by powstał, kurde. Tak, ale ja wtedy nie miałam, w ogóle miałam niemoc. Ja, gdzie w ogóle, no. Ja mam w dupie farbę i płótno. O, takim, bo niektórzy z nas są w takim momencie w życiu. Tak. No, prawda? Ja sama byłam i słyszę... No, ja też. Wstań z łóżka. Po prostu wstań. To jest kreacja. Wykreuj te wstanie. To już jest pierwszy krok. Idź się wykąp. Kreuj swój dzień. To jest to. I każda ta rzecz, bo ja mam dużo takich klientów, miałam, bo teraz już nie robię sesji indywidualnej, gdzie naprawdę, Ewciu, gdzie ja mogę myśleć o jakichś marzeniach mojej duszy, jak dla mnie wykąpać się, to jest wysiłek. Ale jak dla ciebie wykąpać się, to jest wysiłek, to wykąp się dziś. Zrób po prostu ten pierwszy krok. Ale to, no, ja wiem, że czasem ta niemoc jest ogromna, ale teraz trzeba by było zobaczyć, jak ogromna jest i skąd ona jest. Czy to jest blokada w kreacji, czy to jest perfekcjonizm, czy to jest lenistwo, czy to jest wiara, że jestem za stara, czy jest za późno, czy że na tym nie zarobię, prawda? Czy to jest taki rodzaj niemocy, czy to naprawdę życie mi się rozwaliło na kawałki i ja nie wiem, jak się poskładać. Ale znów ja bym zapytała się, jaki jest najmniejszy krok, jaki ja mogę zrobić dziś, żeby wejść w przestrzeń kreacji, a nie destrukcji. Żeby z tej niemocy zrobić chociaż jeden mały krok. Jeden, choćby to było umyć tylko zęby. To jest też, Mel Robbins o tym bardzo opowiadała, bo ona sama była w takiej depresji, przez 3 miesiące nie mogła wstać, prawda? I ona opowiadała o tych mikromomentach, to jest ta kobieta. I on, po prostu, jaki mikromoment, co ja mogę dzisiaj zrobić? Nie myśleć o tym, ile roboty jest do zrobienia, żebym ja zmienił swoje życie, tylko jaką jedną drobną rzecz ja mogę zrobić, jakie małe ziarenko w stronę kreacji mojego życia, mojego dnia, mojego bycia tutaj ja mogę dać, jak mogę chociaż jedną drogą z tej niemocy wyjść. I co mi bardzo pomogło, to co John Bradshaw powiedział i też już to mówiłam nieraz, ale to jest tak piękne dla mnie, bo on to był psycholog, który pracował z wewnętrznym dzieckiem i on mówił, nigdy nie myśl o swoim kliencie, nie myśl o sobie, że nie masz siły.
tak? Że nie masz siły, że jesteś bezsilny. On mówi, nawet jak masz pacjenta, który jest w ogromnej, w silnej depresji, to pamiętaj, że tak jak silna jego depresja jest, tak silny on jest. Tylko ta siła jest teraz skierowana w stronę po prostu samodestrukcji i wojny domowej. I teraz ucz się przekierowywać tą siłę w drugą stronę. Bo tak silny jak twój lęk jest, tak silny jak twoja depresja jest, tak silny jak twoja frustracja jest, tak silny jesteś ty. My jesteśmy naprawdę silni, my mamy moc. Więc tak silna jak jest twoja niemoc, tak silna jest twoja moc, kochana. Ale czasem my boimy się życia, czasem po prostu jesteśmy tak wkurzeni na życie, dostaliśmy tak w łeb i naprawdę na ziemi czasem nie jest łatwo tutaj. Jest robota do zrobienia i czasem jak patrzymy na to, ile jest roboty do zrobienia, to wolimy zostać na tej kanapie życia. Jak tak. nie jeden mówi, czasem żyjemy całe życie na tej kanapie, bo nie jesteśmy, nie mamy odwagi, żeby się stawić do życia i nie mamy odwagi, żeby się pozbyć życia. Więc żyjemy w takim zawieszeniu i ja byłam w takim zawieszeniu wiele, wiele lat i ja czasem dalej wracam na tą kanapę, mówię, ja muszę odpocząć, ja dzisiaj nie ale to jest inna, wiesz, inna perspektywa, bo to tak. Wtedy musisz odpocząć i dajesz sobie tak. Przyzwolenie na tak. To ale a nie dlatego, że się wycofujesz tak. Więc no, ciężko jest na takie pytania odpowiedzieć, dlatego ja cały czas będę kierowała do tej jednej rzeczy, że ja naprawdę, kochani, ja za to mogę dosłownie dwie ręce oddać. Jak zaczniecie spędzać czas ze sobą w ciszy, świadomie, uczyć się siebie, mieć odwagę spotkać się z tym, co trudne, to wy będziecie wiedzieć, skąd jest wasza niemoc. Będziecie wiedzieć, jak odzyskać moc. To nie znaczy, że nie przyjdziecie do kogoś po inspirację, ale wy będziecie słuchać kogoś i będziecie wyłapywać, będziecie wiedzieć, to jest dla mnie, to jest dla mnie, to jest dla mnie. I my mamy tą mądrość sobie. Każda książka mówi, że prawda jest w nas, że jesteśmy tymi, na których czekamy, więc to będzie na to do znudzenia, będę to mówić, ale to jest to. Bardzo, bardzo mi się podobało, ja już to wcześniej słyszałam o tym, o tej wojnie domowej, że my często właśnie walczymy ze sobą i blokujemy siebie i to jest taki straszny upór w nas, prawda? Czy upór, czy lęk, czy jakieś niskie poczucie własnej wartości. I tak samo to bardzo, bardzo do mnie to trafia, że przecież to można wszystko przekierować w drugą stronę, bo jeżeli jest taki silny upór, no to znaczy, że jest ogromna moc, że my tak potrafimy tkwić w czymś mocno i długo nieraz. No, to bardzo mi się to, bardzo to wzięłam też do siebie, pamiętam jak to pierwszy raz usłyszałam na jednym z twoich filmików. To co, lecimy dalej? Tak, ty mi ja mów, powiedziała jedną drobną rzecz, teraz mi się tak przypomina, że często jak jesteśmy w takiej niemocy i chcemy wstać, chcemy gdzieś tu w głębi, mamy to patrzymy właśnie jak wiele jest do zrobienia i umysł, bo nasz umysł jest specyficzny, umysł wiecie, będzie zawsze zwracał uwagę na negatywne rzeczy. Na trudności, na negatywne komplementy, na to, co nam nie wyszło. Nie dlatego, że on chce nas skrzywdzić, tylko dlatego, że on chce nas ochronić. Tak? Jego natura, my mamy dalej tą taką, operujemy trochę na takiej tej prymitywnej, instynktownej naturze umysłu, który zawsze po prostu miał nas bronić przed lwem i dzikiem i do jaskini do domu doprowadzić. Tak? I my dalej operujemy na tym umyśle. Więc jak my czujemy niemoc i chcemy zmienić nasze życie i patrzymy, jak wiele rzeczy jest do zrobienia, to pierwsza rzecz naszego umysłu, to on nam przyniesie każdy powód, dlaczego nam się nie uda i każdy powód, dlaczego nie warto. I wtedy, jak my to widzimy, no to my zostaniemy na tej kanapie. Ale jak jesteśmy w stanie uczyć się nowego myślenia i patrzeć na każdy powód, na każdą rzecz, która nam się udała, nieważne jak mała, ale nam się udała, i na każdy powód, dlaczego warto, to będzie nam łatwiej wstać. Ale jest bardzo ciężkie na początku do zrobienia, bo umysł pokaże każdą trudność na naszej drodze i powie, i to są dwie drogi pójścia, dwie drogi wstania, tak, do życia. I będziemy albo patrzeć na to, dlaczego warto, albo będziemy patrzeć, dlaczego niby nam się nie uda. A większość rzeczy, które umysł mówi, i tak są nieprawdziwe i nigdy się nie wydarzą. Ale umysł jest bardzo no, chytry i silny. Super. Dzięki, fajnie, że dopowiedziałaś. To co, Bożenka napisała, a ja do siebie mówię, Bożena, fajna z ciebie dziewczyna, właśnie taka, jaką jesteś, a przez prawie 50 lat nie, nienawidziłam siebie, swojej kobiecości i w ogóle nic mi w sobie nie pasowało. To nie było pytanie, ale chciałam to powiedzieć, Bożenka, bardzo ci dziękuję za to, co napisałaś, bo myślę, że to jest ważne. Aneta, dziękuję też, że już tutaj wszystkie książki dostępne w Polsce, Gabriel,
Bernstein, tak? Dzięki Aneta za to, że już je tutaj wymieniłaś, więc nie musisz, Ewelina, tego robić. I następne pytanie to było, jejku, uciekło mi. O, Monka, jak można odszukać kontakt ze sobą, jeżeli jest wyraźnie odczucie braku siebie, co prowadzi do ciągłego odczucia niepewności i lęku? No, to ja, wiesz, znów, nie ma jednej drogi. Są różne metody, różne sposoby na to. Są ludzie, którzy się zajmują takimi rzeczami, są szamani, którzy pomagają nam się łączyć ze sobą, są nauczyciele, którzy pomagają nam usłyszeć głos duszy, są praktyki różne, metody, są zioła różne, są różne rzeczy, które ludzie robią. Ja jestem jakoś taką osobą, która idzie no, tą ciszą, tak? Więc dla mnie to jest, ja zaczęłam od drobnych rzeczy. O tym dosłownie jest mój kurs, więc pierwszy krok, i my o tym też chyba rozmawiałyśmy ostatnio, ale powtórzę, że dla mnie pierwszą ważną rzeczą było zatrzymać się dla siebie. I ja wiem, że to brzmi prosto, wiem. Ale ja, tak naprawdę dla mnie to była najtrudniejsza rzecz, bo ja nie umiałam się zatrzymać dla siebie i nie umiałam wytrzymać ze sobą przez chwilę bez ucieczki od siebie. Więc życie mnie zatrzymało dwa razy, pomogło mi i później zaczęłam naprawdę, no, stawiać się każdego dnia ze sobą, uczyć się siebie, dosłownie. Tak jakby przyjechał do mnie przyjaciel i bym chciała mu pokazać, wtedy w Nowym Jorku mieszkałam, więc jakbym chciała mu, tak podeszłam do siebie jak do, ja wtedy miałam 30 lat, to było około 8 lat temu, tak? I to jest tak jakby przyjechał do mnie przyjaciel, którego nie widziałam 30 lat, nie? I on w ogóle nie widział Nowego Jorku, czy tam ona nie widziała. I ja teraz chcę jej po prostu w dodatku opowiedzieć wszystko, co u mnie, dowiedzieć się, co u niej się wydarzyło przez te 30 lat, gdzie ona była w ogóle, co ona robiła, co ona osiągnęła, co jej wyszło i co jej nie wyszło, gdzie są jej marzenia i gdzie są jej lęki i zwątpienia. No i chciałam jej ten cały Nowy Jork pokazać, zabrać ją do najlepszych miejsc, bo siebie bym nigdy nie zabrała, ale jakby ktoś do mnie przyjechał w odwiedziny, to bym wszystko pokazała. I dosłownie z taką przestrzenią, bo tak to zaczęłam, jak ja bym spotkała się z koleżanką, którą kocham i nie widziałam jej 30 lat, to ja po prostu bym chciała z nią spędzić czas, prawda? Ja bym chciała z nią być, ja bym chciała zabrać tu i tam. I ja wiem, że dla naszego umysłu to może się wydawać crazy, ale to mogą być proste rzeczy. Mi bardzo pomogła, bardzo na początku mojej drogi pomogła mi książka Julie Cameron. To jest The Artist Way i ona jest ona jest niby tylko dla artystów, ale tak naprawdę, jak to Julia Cameron mówi, że ona jest dla wszystkich, bo wszyscy jesteśmy artystami. I dwie rzeczy, które ona w tej książce, o których ona mówi, to jest pierwsze, to jest to pisanie na śniadanie, ja to nazywałam, te morning pages, takie poranne pisanie, to mi bardzo pomogło, bo ja tylko tak umiałam się zatrzymać, nie umiałam najpierw siedzieć tam w ciszy ze sobą rozmawiać, nie umiałam nawet w ciszy iść na kawę. Jak szłam na kawę, to musiałam albo z kimś gadać, albo coś czytać, albo pisać, jeszcze wtedy smartfonów nie było, tak? Ale zawsze robić coś. I więc najpierw pisałam, cały czas pisałam, byle co, nawet jak mi się nie chciało. No i później ona ma tą taką lekcję, gdzie idziesz ze sobą na randkę. No i oczywiście tak. moja fazula to miała teorię na ten temat niejedną, nie? Co za głupota. I ja czytałam tą książkę, odrabiałam te prace domowe, ale tej randki nie robiłam, aż wreszcie poszłam na tą randkę. I tak naprawdę co mi pomogło, to ja wtedy pisałam bloga i na blogu opisywałam tą książkę. I pewnie, żeby tam ludzi nie było, to bym nie poszła dla siebie, wiadomo, bo po co dla siebie. Ale że byli tam ludzie, to poszłam. I byłam we łzach, bo zabrałam siebie do takiej cudownej kawiarenki z muzyką na żywo, na pianinie ktoś grał. I ja w Nowym Jorku byłam w kafejkach każdego dnia, ale to było inne. To było inne. To było naprawdę, ta intencja była, ja poszłam tam, bo ja chciałam wreszcie ukochać siebie, poznać siebie. Ja poszłam, ja tak jakbym poszła z tą przyjaciółką. I też jest, ten film też kręciłam, wiele razy o tym opowiadałam, ale Tara Brach, cudowna nauczycielka w Stanach, psycholog buddyjski, która właśnie też poznała taką kobietę, która jej bardzo, która była dla niej takim, wiesz, wielkim idolem, guru, nie wiem jak to nazwać, tak? I ona chciała się dowiedzieć, jakim cudem ona doszła do tego, do czego doszła, i spędziła z nią cały dzień i była pod ogromnym jej wrażeniem i wreszcie się jej pyta, jak ona to zrobiła, a ona jej mówi, stałam się swoim najlepszym przyjacielem. I ta Tara Brach taka wkurzona była, tak mówi, co? Daj mi metodę jakąś, a nie jak stałam się swoim najlepszym przyjacielem. Takie rzeczy to ja 30 lat temu w książkach czytałam, nie? No i poszła do domu taka rozczarowana tym spotkaniem, ale wieczorem usiadła, dzieci położyła spać, mąż poszedł do pokoju i jakby wróciło jej to i zaczęła myśleć, no dobra,
I zaczęła patrzeć na swoje życie, na to, jak wstaje, na to, jak je, na to, jak śpi, na to, jak się ubiera, na to, jak mówi, na to, jak myśli, na to, jak ze sobą rozmawia, na to, jak siebie traktuje. No i zdała sobie sprawę, zaczęła płakać, bo zdała sobie sprawę z tego, że mimo, że ona pomaga ludziom, jest psychologiem i w ogóle podcasty cudowne, wywiady, wykłady daje, to ona nie jest swoim jeszcze najlepszym przyjacielem, bo traktuje siebie tak, jakby wroga nie potraktowała jeszcze w wielu przestrzeniach. Więc ja bym zaczęła od drobnych kroków, które dla umysłu będą wydawały się proste i głupie, ale naprawdę wnoszą, no praktyka wnosi naprawdę ogromną zmianę. Więc jak się zatrzymać dla siebie, jak poczuć siebie, po prostu no zatrzymać się i poczuć siebie. I choćbyśmy tam, czasem ludzie mówią, jak ja siedzę w ciszy albo jak jestem ze sobą, to nic nie słyszę, tylko czuję pustkę, nie? Nie słyszę tam żadnego głosu, już na pewno żadnej duszy. A ja zawsze mówię, no ta pustka to już nie jest głos duszy, to jest krzyk. To jest ona, która krzyczy. Zostawiłeś mnie, kurka wodna, na 30-40 lat, nie? Zanim ja z tobą pogadam, to ty musisz mi pokazać, że ci zależy. Siedź, zobaczymy, czy się stawisz jutro. A nie, ty od razu. Daj mi w ogóle receptę na całe moje życie, nie? Daj mi. I jeszcze jak ja mogę kasę zarobić, nigdy nie zachorować, nie? Jak ty mi nie dasz tego dzisiaj, bo ja się na 5 minut zatrzymam, to ja jutro nie wracam, nie? Ona mówi, dobra, to zobaczymy. Ja zawsze mówię, co jeszcze chcesz od duszy, nie? Co jeszcze chcesz? Co chcesz? Co chcesz? Rozwód, zwolnienie z pracy, raka? Kiedy się zatrzymasz? Tak no naprawdę, właśnie. No właśnie. Świetne pytanie. Świetne pytanie. Ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie na nie. Dziękuję. Madzia, moja kochana Madzia. Po prostu Madzia to jest wyjątkowa kobieta. Nie jestem w stanie namówić jej na wystąpienie w cyklu Historia prawdziwych kobiet. Ewelina, może mi pomożesz? Madzia, jesteś tam jeszcze? Ewelina cię może namówi, żebyś wystąpiła, bo ja już po prostu wszystkich metod użyłam, a Madzia przeszła sporo i ma naprawdę dużo do podzielenia się. No to Ewelina, dwa słowa powiedz, żeby Madzia wystąpiła i zapytanie jej przeczytam. Właśnie, wiesz, że dzisiaj o tym... swoimi historiami, prawda, Ewelina? Warto. Tak. Ja dzisiaj miałyśmy o tym w ogóle, rozmawiałyśmy się o tym na kursie, żeby nie ciągnąć nikogo na siłę, bo to nie działa, prawda? Że się nie da namówić. Więc... Ja mam swoje metody. Ja wiem. Ja też mam swoje metody, tylko nieco inaczej, nie? Już teraz robię, bo ja kiedyś wszystkich ciągnęłam na siłę. Dzisiaj dosłownie o tym rozmawiałyśmy. I co bym powiedziała do Madzi, do wszystkich tych, co jeszcze się chowają od siebie tak naprawdę i są takimi samolubkami i nie chcą nam pokazać siebie. Właśnie. Bo to, że my naprawdę w sercu naszym mamy piosenkę, każdy bez wyjątku, ja to wiem całą sobą. I czasem to będzie coś wielkiego, czasem taką piosenką będzie byciem Gandhi czy byciem Maya Angelou, a czasem to będzie byciem cudowną mamą czy byciem cudowną tatą. To nie ma jednej drogi. Ale każdy z nas ma tą wyjątkowość w sobie, ten cud. I nie tylko my robimy krzywdę sobie właśnie, nie przejawiając tego, ale też naprawdę my nie jesteśmy tylko po to, żebyśmy my tego doświadczyli tutaj, ale też po to, żebyśmy podzielili się tym z innymi, bo my jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni. I czasem jest tak, że jak my nie zaśpiewamy swojej piosenki, to ktoś, też nie, jak my śpimy, to ktoś śpi, bo ktoś się może obudzić tylko jak my zaczniemy śpiewać, bo akurat na nas czeka, bo tylko od nas to może usłyszeć. Tylko my możemy to dać. I ja pamiętam taką historię, jak ja 5 lat temu pojechałam do Polski, rzuciłam wtedy wszystko, to była jedna z tych wielkich rzeczy, które zaczęłam, powiedziałam, muszę zmienić sytuację, chcę jechać do Polski i zacząć robić to, co teraz robię. Ale wtedy to było dla mnie przerażające. No ale odważyłam się. No i żeby nie przedłużać historii, jestem ja w Polsce, mieszkam w Krakowie kilka miesięcy i zaczęłam kręcić filmy, zaczęłam robić warsztaty i to zaczęło się jako tak kręcić, ale ja sama nie umiałam, ja już nawet nie miałam jako takich hejterów, ja byłam swoim hejterem, ja nie umiałam się odnaleźć w tej mojej nowej drodze. Ja cały czas myślałam, że co ja narobiłam w ogóle, czemu jestem taka dziwna, czemu ja nie mogę być, nie wiem, kwiaciarką na przykład, nie? Czemu ja nie mogę być normalna. I ja kręciłam. Ja tak bardzo chciałam, naprawdę. Ja tak kocham. Normalna. To był mój największy lęk. Nie? Niedawno go zostawiłam, może z jakieś 2 lata temu. No i w każdym bądź razie, i ja wtedy tak, kręciłam film
I nawet nie mogłam go obejrzeć, bo jak go obejrzała, to bym go skasowała. I chodziłam. Ja nikogo nie znałam w tym Krakowie. Ja cały czas chodziłam po tych plantach tam. I chodziłam do takiej kawiarni, Glonoja, to ona się nazywa. Tak, ona jeszcze istnieje. No, no i chodziłam, i cały czas jak chodziłam, ja cały czas chodziłam, na ławkach siedziałam i to było niewygodne, ja musiałam coś robić ze sobą i cały czas chodziłam i cały czas mówiłam sobie, to nie ma sensu, co ja wyprawiam, to nie ma sensu, to nie ma sensu. No i tak chodziłam tam 10 miesięcy, później wróciłam do Nowego Jorku, i mija 5 lat, czy tam... Przepraszam, kochani, ktoś do mnie zadzwonił. Przepraszam was najmocniej. Wyłączę tylko dźwięk, żeby to... No i słuchajcie, kochani. No i wracam ja do Krakowa. Mija 5 lat i w ogóle zrobiłam już kurs, na którym było ponad 200 osób. Jestem na warsztatach, mam 4 miasta do zrobienia. W każdym mieście mam po 70 osób. Filmów nakręciłam dużo więcej. I idę potem w Krakowie. I idę do Glonojada oczywiście, nie wiadomo. I idę tymi samymi plantami do tego glonojada i zaczynają mi łzy w oczach się pojawiać, taka pokora i wzruszenie, bo mi się przypomniało, wiecie, jak ciało ma pamięć właśnie i te planty to wszystko mi przypomniało, jak ja chodziłam, taka byłam po prostu, że to nie ma sensu. I nagle idę i mówię, Boże, to miało sens. To miało sens. I idę, się wzruszam nawet teraz. I idę do tego glonojada, mają dokładnie te same warzywne, takie kotleciki tam mają. Siadam. I taka siedzę uśmiechnięta i wychodzi z toalety dziewczyna i podchodzi do mnie i mówi, przepraszam, pani Ewelina Stępnicka? A ja mówię, tak. Ona mówi, Boże, wie pani co, ja pani filmy 5 lat temu oglądałam, bo życie straciło sens i pani mi ten sens oddała, ja pani dziękuję. I jaki jest morał z tego? Bo ja tak spojrzałam na nią i powiedziałam, wiesz co, kochanie, kiedy ja tobie sens dałam, to ja go tam nie widziałam. Więc do Madzi i do wszystkich, ty możesz dzisiaj nie widzieć sensu w swojej historii, w tym, co ty masz do powiedzenia, bo jeszcze jesteś w zapomnieniu, bardziej niż w pamiętaniu tego, jakim cudem jesteś. Ale tylko dlatego, że ty tego sensu nie widzisz, to nie znaczy, że twoja historia nie jest w stanie kogoś obudzić, twoja kreacja nie jest w stanie komuś pomóc, nie jest w stanie jemu nadać sens. Bo ja wtedy tego sensu nie widziałam przez te 10 miesięcy całe. I później się wycofałam na drugie 10 z internetu. Ale byli ludzie, którzy akurat wtedy, w tamtym okresie, w tamtych filmach, których ja sama nie mogłam oglądać, znaleźli sens. I ja wierzę, że tak jest dla każdego z nas. Więc teraz nie chowaj się, kurka wodna. Nie chowaj się, na co czekasz. Nie chowaj się przed sobą i przed nami. Nie chowaj się. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy zrozumieli, jak piękni jesteśmy, jak wyjątkowi jesteśmy, jak połączeni ze sobą jesteśmy, jak nasza kreacja jest absolutnie wyjątkowa i ważna i jesteśmy godni tego, żeby się dzielić tym z innymi. Co jeszcze ma się nam przydarzyć, żebyśmy się stawili? Jak ty nie widzisz sensu w tym, to jest okej. Okay. To ty se ze swoją fazolą tam siedź, ale nie chowaj się od nas i daj nam zdecydować, bo może my tam znajdziemy sens, którego ty dzisiaj nie widzisz, ale może my go zobaczymy. Mało który artysta jest zadowolony ze swojej kreacji. Nie, i czasem inni go dopiero doceniają po jego śmierci, tak? Ale to nie znaczy, że nie mamy zostawić tej swojej piosenki tu po sobie. A czasem będzie tak, że nikt tego nie doceni, nikt tego nie zobaczy, nikt za to nie zapłaci. Ale czy to jest wystarczającą wymówką i powodem, żeby nie przejawić siebie tutaj, kiedy tu jesteśmy? Czy to jest wystarczającym powodem, żeby zdradzić siebie, swoje istnienie, swoją duszę, zamknąć i powiedzieć nie, nie wypuszczę, nie. Bo co? Bo co? A żeby tak rozśmieszyć trochę tutaj, rozluźnić tą atmosferę. Tak, bo już płaczą tutaj, dziewczyny piszą, że Magda napisała, że się popłakała. To kochana, to zaraz tak... No potrafisz do łez doprowadzić siebie dziś, zaprosić siebie na live'a, Ewelina, po prostu. To mi się ja też taka... już wtedy powieczałam, takie rzeczy mi robisz. Już nie wypada. Już to prawie pokrzyczałam. Czasem lubię pokrzyczeć też na nas, nie? Bo naprawdę, wiecie, no co? No co się chowasz, dzieciaku, nie? Kto cię... Albo ludzie nie pokochają, albo lajka nie dadzą, albo bo mi nie zapłacą. Kurka wodna, tatusza mówi, ja pierdzielę, ty to masz problemy, dzieciaku, nie? Ty, może oni ci lajka nie dadzą, ale jak ty mnie nie przejawisz, to ja ci dam co innego w spadku, uwierz mi, nie? Co ty chcesz? W łeb chcesz? Przelecieć przez skuter chcesz? Co chcesz?
bo ja się nie poddam. Jak nie jedną drogą, to cię drugą zawołam. A tak, żeby wyluzować, to kiedyś mi Monia powiedziała, o tym film mam, ale to dawno, dawno temu ten film kręcony był, że marzenia są jak po prostu, do marzeń to trzeba podejść jak do sikania. Jak ci się chce siku, to ty nie siedzisz, nie mówisz, jestem za stara, za młoda, nie mam kasy i czy ktoś mi da lajka, jak się wysika. To po prostu jak cię złapie i jesteś na środku ulicy, to znajdziesz krzaki i się wysikasz, bo nie wytrzymasz, tak? No to po prostu tak samo z marzeniami. Jak ty czujesz, że coś przychodzi i masz coś do podzielenia, to po prostu idź się wysikaj, dzieciaku, nie? A nie chodzisz za szklanym pampersie pełnych marzeń twojej duszy. No tak. Oj, bardzo to dobre podsumowanie. Ale jeszcze Mazia napisała, że to w ogóle to jest niesamowite, wiesz, bo ja znam tą dziewczynę. Ja dzieliłam z nią pokój w Gwatemali, jak byłyśmy na wyjeździe. Nawet się bardzo, bardzo zbliżyłyśmy. Ale nie będę teraz o tym mówić, bo to powiem, jak będzie Mazia w programie. A Mazia napisała. A Madzia napisała, mam zablokowaną czakrę gardła. Jak ją odblokuję, to stawiam się na live'a. A 2 tygodnie temu słyszałam, jak przy sali pełnej 60-osobowej sali po prostu nagle zaczęła śpiewać, wiesz, więc to na pewno ma zablokowaną czakrę gardła. Na pewno, bo to ludzie się wzruszają, a ona ma zablokowaną czakrę. No. Wiesz co, jak ja bym czekała, aż mi się wszystkie czakry odblokują, to ja bym nigdy nie zaczęła kreować. Ja pewnie niejedną czakrę miałam zblokowaną i mam do dziś, ale po prostu w pewnym momencie zdecydowałam się wysikać i tyle ci powiem, kochani, bo ja nie wiem, ile ja tu będę na ziemi. Ja jestem dzisiaj, może jutro mnie nie będzie. Jak to mi powiedziała córeczka mojej przyjaciółki Emma, która przyszła tu na bardzo krótko. Ona powiedziała, jesteś tu tylko na chwilę, kochanie. I ona przyszła do mnie tego dnia, kiedy mi się tu wstać nie chciało i kreować. I po prostu ja tylko tą Emmę słyszałam, jesteś tu tylko na chwilę. Rusz się, kochanie, rusz się, jesteś tu tylko na chwilę. Jak ty, kochana, przyjdziesz na live'ik, to ci się tak kurka wodna ta czakra odblokuje, że nie będziesz wiedziała, co sobą zrobić. Chcesz ją odblokować, to przyjdź na live'ik. Bo jak ty myślisz, że ty ją odblokujesz? Co? Gdzie pojedziesz? Gdzie? To jest ta szamanka. Dokładnie. To szamanka, ja idę. Jakie czary mary? Jakie czary mary trzeba zrobić, żeby ona się odblokowała? Bo najlepsza to jest praktyka. Najlepiej to po prostu przyjść i zacząć gadać. Nie? To jest tak, jakby powiedzieć, ja mam spuchnięty brzuch, bo trzymam siku i ja mam po prostu zapchany brzuch, zapchaną czakrę brzucha mam. A czemu? Bo mam dużo siku. No to idź się wysika, i ci się odblokuje. I tak samo, kochana, chcesz odblokować czakrę. Ja to mówię, bo Macie to jest cudownym przykładem nas wszystkich. My wszyscy w tym jesteśmy, wszyscy. I co mi bardzo pomogło, ja nie wiem, czy to jest moja ignorancja w ogóle, czy to jest jakiś w ogóle dar, który ja mam, to że ja nie jestem perfekcjonistką. I ja jak zaczęłam kręcić moje filmy, to po prostu ja tam nie zaglądam, bo teraz to mój umysł by je chciał skasować. Ale zwłaszcza to o surowej diecie, to wiecie, tam nie ma edycji, bo to jeszcze nie były te czasy, w ogóle to było komputerem kręcone, wtedy nie było jeszcze smartfonów, wtedy nikt nie kręcił filmów. Ja tam się jąkam, ja tam cuda niewidy robię, to się nie da opisać w ogóle. Jak ja pisałam bloga, to ja nawet polskich znaków nie miałam. To mnie uratowało, że to jeszcze były takie czasy nie blogerskie jak teraz, youtuberskie. Ale i tak ludzie mi pisali, że po prostu to jest żenada i gorzej niż GG, niż w tym GG było. Gadu, znaczy, nie? Że po prostu ale ja pisałam, bo moja dusza mówi, ja mam w dupie gramatykę, ortografię i to, czy ty się umiesz wysławiać, czy nie. Ja po prostu chcę, ja chcę siku. I ja poszłam w to. I dostałam w łeb po drodze nieraz. Ale ona mnie zawsze wyłowiła z tego. Więc nie ma lepszej drogi na otworzenie czakry gardła niż po prostu Madzia, swoje piosenki, kochanie. Madziu, przyszły czwartek. Tutaj dużo osób nas ogląda, więc przyjmujesz zaproszenie w przyszły czwartek. Myślę, że mamy to już załatwione. Ale dziękuję ci bardzo, mi pomogłaś. A teraz pytanie, Magdy. Pytała z perspektywy mamy. Mocno zaczęłam pracować nad tym, żeby jak najmniej programować swoje dzieci. Czy jestem w stanie zminimalizować ten proces? Dziś chciałam zainspirować dziecko do świadomego oddychania, a ona, czyli córeczka ma, ja nie pamiętam, parę, no 8 chyba lat, zaczęła płakać i mówić, że się wstydzi być ze sobą i oddychać. Serce mi pęka. No,
Czyli pytanie było, czy jestem w stanie zminimalizować proces programowania dzieci? No, to jest trudne bardzo, to jest bardzo trudne, dlatego że no, bo wszystko jest pewną formą programu, prawda? Nawet takie nauczenie dziecka świadomego oddychania, co dla nas by się wydawało, to jest cudowne, ja chcę, żeby moje dziecko to wiedziało, to nie jedną rzecz, którą dostaliśmy w spadku od swoich rodziców, które dziś oczyszczamy i kasujemy, to dla naszych rodziców one miały taką wartość i oni bardzo chcieli nam to dać, tak jak my dziś chcemy takie świadome oddychanie dać. Ale Tak. czasem, ale dla dziecka, ale tylko dlatego, że dla nas to jest skarbem, to nie znaczy, że dla dziecka to w danym momencie będzie skarbem, prawda? I to jest to dlatego, że te namawianie, to jest cienka linia, bo to jest tak jak z tą Marią, tylko dlatego, że my chcemy, żeby ona tu przyszła i z nami pogadała, to nie znaczy, że to jest jej moment teraz, prawda? I znaleźć tą, więc jest mi też ciężko powiedzieć, bo ja nie mam dzieci. To jest jedyna przestrzeń, w której ja się nie wypowiadam, bo ja wiem już z doświadczenia, jak można sobie gadać i mówić, ja bym zrobiła to, ja bym zrobiła tamto, a dopiero jak jesteś w danej sytuacji, no to naprawdę widzisz. Więc przestrzeń dzieci to jest coś, co to jest dla mnie obce. Jest mi to tak, jak brat Szoł kiedyś mówił, bo on pracował z dziećmi, on nauczał, jak pracować z dziećmi, tak? Ale on nie miał dzieci. On powiedział, że on wszystko wiedział, bo najlepszy, najmądrzejszy i najlepszy bestseller na ten temat napisał aż do momentu, aż miał swoje własne dzieci. I tam sobie sprawę, że nic nie wie. I taki z niego psycholog. I mówi, bycie rodzicem to najtrudniejsza robota na świecie. I nieważne, jak bardzo się starasz, jak duchowy jesteś i dużo medytujesz, i tak schrzanisz robotę. Więc może dać też na luz, prawda? Ale zrozumieć, że czasem coś, co jest dla nas, wydaje się najlepsze, to dla dziecka nie jest, prawda? I też znaleźć tą przestrzeń, żeby uszanować to. Ale to jest naprawdę, to jest trudne, nie? Bo to jest tak samo, bardzo dużo mam ma to ze zdrowym odżywianiem, że chce dobra dla dziecka, a dziecko nie chce tego. I tu naprawdę Tak. ciężko znaleźć. Ale ja też nie mam dzieci, ale wydaje mi się, że dzieci po prostu, one po bardziej są w przestrzeni bycia ze sobą, tylko my tę przestrzeń im zagłuszamy, narzucając im, bo Tak. dziecko słucha siebie, to jest to, co mówiłaś, że jak chce siku, to idzie siku, jak jest Tak. głodne, to płacze, jak mu jest niewygodnie, to komunikuje, więc w zasadzie wydaje mi się, że dzieci są bardzo blisko siebie, Tak. ale Blisko. my Tak. właśnie programując je, uczymy, mówiąc na przykład, ubierz się, bo jest zimno, ale może dziecku nie jest zimno. Tak. No, Tak, albo więc idź teraz tak. spać, albo zjedz Tak. wszystko, a dziecko nie chce jeść. I to jest naprawdę, i teraz, bo skąd my wiemy, czy to dziecko nie oddycha bardziej świadomie niż my? Bo my musimy się na nowo jakby uczyć, a ono może to robi nawet nie myśląc o tym, prawda? Jak to kiedyś Tak. moja koleżanka powiedziała, bo ja kiedyś pytałam jej o przeponowe oddychanie, to było wiele lat temu. Ona mówi, pokaż mi jelenia, co się zastanawia, czy on przeponowo oddycha, czy nie. Po prostu to są te odpowiedzi i ja mówię, no faktycznie, nie? Że czasem po prostu, czasem życie jest prostsze niż nasz umysł by chciał to widzieć, nie? Czasem naprawdę, ale to, no z dziećmi to jest naprawdę, to jest podróż. To jest podróż, to jest niezwykłe wyzwanie. Ja podziwiam wszystkie matki, Tak, ja też. wszystkie, naprawdę podziwiam Tak. za to, co robią, bo to jest taka rezygnacja z siebie w dużej mierze i takie 100% po prostu uwagi na tej istocie, która przyszła tutaj, żeby czegoś doświadczyć i teraz trzeba to, tę całą wiedzę, którą my mamy o świecie, w taki mądry sposób przekazać, żeby właśnie nie zaprogramować, żeby nie skrzywdzić, żeby nie powstały te blokady, traumy, które my wyniosłyśmy z dzieciństwa. Wiesz, ja miałam cudownych rodziców, ale też mieli zastosowali autorytatywny model wychowania, no bo to były czasy komuny, więc wiesz, moim zdaniem to była jakaś przepiękna tresura, nie? Wiesz, wyszło to na dobre, nie powiem, że nie, aczkolwiek no, nie ma to nic wspólnego z tym, jak się dzisiaj dzieci wychowuje. Dzisiaj się dzieci pyta o zdanie, dzisiaj się słuchać, co dziecko, na co ma ochotę, nawet pozwala się ubrać dziecku. Nieważne, że to do siebie nie pasuje. Gdzie kiedyś ja bym miała taką przestrzeń, żeby sobie sama wybrać rzeczy, przecież byłoby wstyd mamie wyjść ze mną na ulicę, nie? Więc to wszystko się przepięknie zmienia, dostosowuje się do tych istot, bo ja to uważam, że są istoty, które się tutaj, wiesz, schodzą na ziemię, żeby zmieniać przestrzeń
żeby zmieniać energię Ziemi, żeby zmieniać po prostu życie na Ziemi, bo po prostu czasy ciemności już mamy za sobą. Teraz rodzą się wyjątkowe istoty i cudownie móc im pokazać, czym jest życie. Tak. No, ja to i tak też myślę, że jeden z najpiękniejszych sposobów na inspirowanie drugiego człowieka jest po prostu swoim przykładem, prawda? I być może z dziećmi, znów, może z dziećmi tak się nie da, ale ja mam taką cudowną znajomą, która była u mnie na kursie, ja byłam u niej na kursie, cudowna kobieta, Ewa Nitka Dudzik się nazywa, i byłam u niej w odwiedzinach na Gran Canaria. I ona ma dwóch synków. I oni, ja nie wiem, nawet powiem ci, mają jakieś takie 7, 8, 9 lat, coś takiego, prawda? I oni są wszyscy na surowym jedzeniu. Cała rodzina, nie? I te dzieci też. Wow. I ona nie musiała ich namawiać na nic, tylko ona po prostu tak żyła, ona żyła tak z mężem i te dzieci po prostu były zainspirowane tym. Ona oczywiście im powiedziała, robiła, ale jak im nie smakowało czy coś. I w pewnym momencie oni byli weganami, później przeszli na surowe jedzenie i najpierw tylko przyszedł ten jeden chłopczyk, a ten drugi mówił, wiesz mamo, pamiętaj, ja nie jestem 100% raw, bo ja lubię jeszcze soczewice i to i tam. Ona mówi, okej, kochanie. No i za chwilę on po kilku dniach sam przyszedł i mówi, ja już chcę być 100% raw, a ten drugi na przykład, oni tam, bo oni bardzo tak świadomie, cudownie żyją i biegają z rana i piszą w pamiętniku i ten jeden synek pisze, z tatą siada i po prostu taką, i oni w ogóle ich do tego nie namawiają, no. Kompletnie. Więc czasem myślę, że to jest lepsza droga, czasem zadziała, czasem może nie zadziałać, prawda? I też pamiętać, że no, w ciałku takiego małego dziecka jest też, no, ja głęboko w to wierzę, dusza, która może mieć zupełnie inny plan i zupełnie inną drogę. Oczywiście, oczywiście, trzeba to uszanować. Ale to jest, to łatwe jest w teorii, ale w praktyce to jest, bo jak zaznaczasz tą granicę, jak w ogóle to jest naprawdę? To jest tylko pokłon dla każdej mamy i każdego taty, bo to jest trudne. Tak. Ewelina, ostatnie pytanie, bo już też dobra. Ponad godzinę jesteśmy tutaj. Bardzo ci dziękuję, że pomimo całego ciężkiego dnia pracy jeszcze znalazłaś czas, żeby się ze mną spotkać. Klaudia zadała pytanie, jakie książki i jacy nauczyciele są dla ciebie ważni? Już wspomniałaś kilku. Tak, to się zmieniało oczywiście, tak jak ja szłam, prawda? To się bardzo zmieniało. Jedną z takich książek, która miała duży wpływ na mnie, to było wiele lat temu. Ja wbrew pozorom dużo duchowych książek nie przeczytałam. Ja więcej, bo z wykształcenia jestem psychologiem, więc ja więcej takich książek czytałam. Ale książką, która miała na mnie duży wpływ, to była książka, oj, jak on się nazywa? Przebudzenie, kto? De Mello. To była książka De Mello, Przebudzenie. To jest prosta książka, to już ona tyle lat ma, ale ja ją czytam chyba 3 razy, ona miała taki duży wpływ na mnie. Kiedyś też duży wpływ na mnie miała książka Rozmowy z Bogiem. Bardzo dużo wniosła w moje życie. The Artist Way bardzo duży wpływ na mnie miała, bo mnie tak sprowadziła na ziemię właśnie. Tak, ja po prostu zaczęłam pisać, zaczęłam kreować, bo ja bardzo kocham kreację. My tu się dogadujemy. Kreacja dla mnie jest ważna. Dla mnie wielką książką, która pomogła mi kreować i żyć, jakby nie porzucić tej mojej kreacji, to była książka, która się nazywa Wielka Magia, Elizabeth Gilbert. To jest ta kobieta, która napisała Eat, Pray and Love. Jedz, módl się i kochaj. I to jest w ogóle inna książka, to jest taka o kreacji i ona mi bardzo pomogła. No, tam, ona nie jest jako tako duchowa, tak, czy rozwojowa. Z nauczycieli to bardzo duży wpływ na mnie miała dawno, dawno temu Louise Hay. To były moje początki w ogóle. I jej ta książka, jak możesz uzdrowić swoje życie. To była pierwsza książka w ogóle, którą ja przeczytałam w takim temacie. I ona miała duży wpływ na mnie. I Louise Hay sama w sobie, jej afirmacje. A Byron Katie bardzo dużo miała wpływ na mnie. Bardzo dużo zrobiłam the work, tej jej metody. Miałam okres, gdzie bardzo dużo słuchałam Moody'ego. Bardzo ta przestrzeń, to mi bardzo pomogło wejść w ciszę. Byłam u niego 2 razy i to też mi bardzo pomogło. Nie tyle mnie interesowały nauki aż tak bardzo, już jak tam byłam, jak bycie ze sobą, bo tam się 7 dni siedzi w ciszy.
jest po 700 osób i nie ma tam ani, tam jeszcze jak ja byłam pierwszym razem, to były książki, nie wiem czy teraz są książki, można jeszcze było poczytać, ja to były tylko książki w takim temacie, ale ani tam zalecało się ani nie pisać, ani nie było telefonów, ani nie było, tylko po prostu jesteś ty i ty, no i ci piękni Tak. ludzie, ale każdy jest Vipassana ciszy. chyba, nie? Taka jak Vipassana, to było coś podobnego jak Vipassana, tylko że Vipassanie jest taki wymóg, że medytujesz tam wiele, wiele godzin, wstajesz bardzo wcześnie, to tu nie było takiego obowiązku. Tu bardziej byłeś zostawiony sobie i po prostu obserwowałeś siebie właśnie i obserwowałeś siebie i oddzielałeś siebie od tych myśli, projekcji, programów i to wniosło największą zmianę w moim życiu i może dlatego ja tak napieram na te bycie ze sobą, bycie w ciszy, Tak. bo każda książka później jakby zeszła na inny plan. A teraz jestem w takim momencie, gdzie mnie bardzo inspiruje umysł, gdzie bardzo mnie inspiruje neuronauka, bo tak jak wyszłam z psychologii, przeszłam przez to ciało bardzo mi pomogło, prawda? Później poszłam bardzo w tą duchowość, tak latałam, ale później zdałam sobie sprawę, że nieważne jak wysoko polecę, to dalej wstaję rano i jestem tu na ziemi. Tak nie umiałam na tej ziemi się odnaleźć tutaj, nie umiałam sobie tego wszystkiego tak pogodzić. Więc tak powoli uczyłam i kreacja mnie tak naprawdę sprowadziła z powrotem na ziemię i połączyła to wszystko. No a teraz bardzo mnie fascynuje umysł, zawsze mnie fascynował, zawsze kochałam to studiować, chciałam wiedzieć jak najwięcej i przez to, że teraz ta nauka i duchowość tak bardzo się łączą i coraz więcej jest po prostu tych i wykładów i książek, to tylko ja więcej oglądam, ja dużo oglądam TED Talk, wszystko oglądam po angielsku, bo ja nie jestem najlepsza w czytaniu, bo ja jestem trochę dyslektykiem, więc ja tak w czytaniu, ja jestem dobra w słuchaniu, więc ja słucham dużo. Słucham TED Talk i słucham podcastów, a nawet jak Gabi, to przeczytam jej jedną książkę, ale wysłuchałam wszystkiego, co jest na internecie, bo lubię jej głos, więc jestem bardziej taka, Gabi Bernstein jest bardzo fajną nauczycielką, Oprę lubię, kiedyś nie myślałam, że to powiem, a lubię Oprę, dużo, dużo wniosła do mojego życia, bo z fajnymi ludźmi rozmawia, ale jest taki fajny chłopak, Louis Holmes on się nazywa i on ma bardzo fajny podcast i rozmawia z cudownymi ludźmi, więc jest taka fajna psycholog Susan David, która u niego była ostatnio, więc bardziej tak przyziemnie teraz bym powiedziała, ale to się zmienia wszystko. Super. Super, Ewelino, bardzo Ci dziękuję. Przede wszystkim za ten czas, który poświęciłaś jeszcze po tym całym dniu i po tych swoich warsztatach, swoich wykładach jeszcze 1,5 godziny. 1,5 godziny. Tak, jesteś niemożliwa. Sorry, kochani. Oj, sorry, 165 osób nas oglądało, no jest za co przepraszać, naprawdę. Dziękuję za Wasz czas. W dzisiejszych czasach mieć 1,5 godziny ludzi, naprawdę to... Dziękuję. No i jeszcze o tej porze, naprawdę, jesteście niezwykli. Jesteście niezwykli, ale jeszcze popłynę na tej fali, słuchajcie, zapraszam Was już teraz na to spotkanie z Magdą. Ona wprawdzie nie widziałam w komentarzu, żeby wyraziła zgodę na to spotkanie, ale ja myślę, że po tym, co powiedziała Ewelina, to po prostu nie ma wyjścia i musi się tu pojawić. Zapraszam Magdę do Historii Prawdziwych Kobiet. Magda, myślę, że mogę to powiedzieć już w tym momencie, przeżyła bardzo trudny wypadek, o którym było w Polsce głośno. Myślę, że powiemy trochę więcej, jak się spotkamy. Magda powie tyle, ile będzie chciała i ile będzie mogła i na ten moment. Ale myślę, że wywróciło jej to, jej życie do góry nogami, a i tak je sobie poukładała. I to poukładała sobie w taki sposób, w jaki niejedna kobieta marzyłaby, żeby sobie ułożyć. No, kochana, i myśli o trzecim dziecku. To tak powiem tylko dla zachęty, że myśli jeszcze o trzecim dziecku, więc dla mnie to jest po prostu bohaterka klasy A. Madziu Sipowicz, widzimy się w przyszłym tygodniu tutaj w Republice Długich Spódnic. Ewelino, a Tobie z serca naprawdę bardzo dziękuję. Myślę, że świetna formuła, bo wiesz, te pytania, one szły z tak różnych tematów, one nie wszystkie były przefiltrowane przeze mnie, więc nie było tylko taką, nie były moją kalką, ale po prostu, wiesz, były niezwykłe, niezwykle kreatywne właśnie, za co Wam dziewczyny bardzo dziękuję. Tak, ja też dziękuję. Dziękuję Wam, kochani, za Wasz czas, za Waszą uwagę. No i Tobie, kochana, dziękuję bardzo za to, że mnie zaprosiłaś, że zawsze, wiesz, masz swoje drzwi dla mnie otwarte, za to, że jesteś taka piękna. Uwielbiam Twoją kreację, uwielbiam Republikę Długich Spódnic i no, dziękuję za to, co robisz dla nas. Dziękuję. Dziękuję, że śpiewasz swoją piosenkę.
Coraz głośniej. Dziękuję. I czekam na Dziękuję. spotkanie z Madzią. Buziaki, kochani. Tak, Madzia się właśnie zgodziła, więc myślę, że w przyszłym tygodniu ustalimy dzień. Proponuję czwartek. Pojawi się tutaj. Ewelino, nieś to światło dalej. Przyznam szczerze, jak ja mam ciężki dzień, to pierwsze co robię, to wchodzę na ocean świadomości do Stępnickiej i powiem Ci, że zawsze znajduję coś, co po prostu mnie unosi, więc dzięki. Robisz po prostu bardzo dobrą robotę i za to Ci też dziękuję. Dziękuję. Wzajemnie. Buziaki. Pa. Pa, pa.